Z Interka w ogóle będzie, odpalany od razu. I gra bezpośrednio teraz. Ty już odpaliłeś giereczkę, nie? Mhm. No to ja już też. Momencik. Ostatnio nas wywalało technicznie z tego Quake'a. Mam nadzieję, że to nie z powodu... Znaczy, mam nadzieję, że to było z powodu jakichś problemów Bethesdy. A nie, że teraz też będzie wywalać. Dobra, leci. Chyba. Zaraz zobaczymy. Leci albo i nie leci. Jest. Działa. Czyli standardowo będzie kodzik do podania, oczywiście. Już tutaj ustawiam spoko dźwięk, żeby nie było za głośno. Nie, powinno być okej. I co, kończymy te dwa dodatki chyba, które zostały. Pamiętasz które? Pamiętam. Akurat dwa ostatnie zostały dodatki jeszcze. Więc już ci daję, czekaj, to się zakładało. Multiplayer, local, online. Start match. To były dwa ostatnie. To był Quake, Scorch. Dimension of the Past chyba. To najwyżej jeszcze raz się weźmie. Entrance. Te dwa ostatnie dodatki chyba. To było to. Wezmę na medium. Standardowo. Friendly fire off. I chyba tyle. Play. Zaraz dostaniesz kodzik. Dobra. Dobra, wpisz. O, szybko padł kodzik. S. N. XB. O, jest kojecik. Jest kojeczek. Dawno nie było kojeczka. Dobra. I powinieneś zaraz wbić. Jest, działa tym razem. To... Kurde, ale poszło szybko z kodem tym razem. O, jak dziko się teraz gra w taką tę grę bardzo responsywną. No i co, wybieramy medium. Normal w sensie. No. Ja będę mało gadał, bo mi się spać chce, kurczę, i wiesz. No to spoko, to tamten, z godzinkę pociśniemy i będzie dobrze. Gdzie... Tam gadaj, a ja słucham. Ja będę strzelał, nie będę gadał. O, to w takim razie, no dobra, to teraz ty będziesz musiał odpowiedzieć, bo to będzie pytanie, więc no i tak będziesz musiał odpowiedzieć. A dokąd dolazłeś w ogóle w tym gotiku? Jak tam daleko? Dokąd dolazłeś? A co, w Myrtanę gram. No mówię o tym Myrtanie. O, no do miasta doszedłem. Dopiero. Bo tutaj na przykład na czaciku to mam osoby, Guru na przykład, to ponad 100 godzin już ma zrobione w tym. Wiemy, co myślę. Ostatnio pytałem się go, co z tym deszczem robić. No. Sam nie wiem. To jest dziwna akcja strasznie. A Guru tu zajerany jest tą grą. Bardzo mu się podoba. Guru tak, tak. To, no trudno nie zauważyć. Więc parę osób też no, właśnie na czacikach tam jest, co grają w te Myrtane. 118 Guru pisze godzin. Jest na tym, na czaciku. Deszcz mu nie pada. No nie pada właśnie. Ziemowi deszcz, nie wiadomo co zrobić z tym deszczem. Trzeba jakoś zaklinacza deszczu znaleźć. Teraz mi się popieprzyło ten. Pora dnia, że na przykład wieczoru nie mam. To nie. Tylko w Myrtanie biorę gotikę na przykład dwójkę, tak?
To też nie mam deszczu, nie wiem czemu. Brzmi jak jakiś błąd po prostu. Ale to czy to Gothic 2, czy Myrtana, to samo się dzieje, nie wiem czy to gdzieś... Kiedyś, jak dawno temu instalowałem DirectX 11 na Gothica 2, nie? No. To potem nie mogłem uruchomić w ogóle Gothica. Nawet jak skasowałem tego DirectX'a. Okej. Nie wiem czy to gdzieś systemowe coś wchodzi, nie wiem kurde. Nie no, byłoby dziwne jakby tam jeszcze, wiesz, były problemy z Windowsem czy z systemem powodujące takie rzeczy w grze. Pomogło dopiero wtedy, kiedy zainstalowałem od nowa Windowsa. No aż takiego poświęcenia nie będziesz robił chyba, nie? Żeby Windowsa ogarniać. Nie, mi się nie chce. No. Kurczę, szkoda. Ciekawe. A przeinstalowanie w ogóle gry i tego moda nie podziałało? Tak. Nawet save'y skasowałem. Mówię, może w save'ach to gdzieś siedzi, też nie. Ciekawe. A w necie szukałeś jakiś ten podobny problem? Ludzie mają problemy takie? Miałem taki sam problem, ale nikt mu nie odpisał. O, widzisz, ciekawe. Wiesz, gra jest bardzo popularna, nie? Więc może na forum Steama na przykład coś takiego jest. Coś się pojawiło. Nie, ale to ten DirectX 11 jest problematyczny bardzo. Ludzie tam też mówili, że w czasie deszczu nie mogą zapisywać gry. Kurczę, ciekawe. Świat modów. U mnie wszystko hula, Guru pisze. Z tymi DirectX takie problemy są. Jedyne rozwiązanie to klątwa złotej piłki. No chyba nie pomoże tej Guru klątwa złotej piłki, niestety. Czego? Klątwa złotej piłeczki, powtarzająca się na czacie. Wpływająca na wszystko i na losy wszechświata. Gdzie to się ściąga? nie ściągniesz tego, ziom. To jest ta nieściągalna rzecz. To metaforyczne przesłanie tylko. A tak czy inaczej, wracając, to rozwiązania nie ma, bo tam Guru pisze, że wszystko mu działa. Nie, będę grał chyba w Tomb Raidera. Ja się wkurzyłem. W nową trylogię? No. Czy to był pierwszy raz, kiedy się zdenerwowałeś na Gothica chyba? Nie, drugi. Drugi raz w życiu, kurczę. No pierwszy raz był wtedy, kiedy musiałem Windows instalować na nowo. Ale jednak do gry wróciłeś, normalnie grałeś, już nie było, i miłość wróciła, tak? Ale przecież dwójkę przeszedłem normalnie bez Directa, tak? No. No a nie można grać to Myrtanę bez Directa? W wersji takiej... Można, ale to też nie mam tego deszczu, a mi zależy na klimacie strasznie. Deszcz musi... Jak pada. Okej. Okay. Strasznie się laguje, znaczy ten... FPS-y spadają strasznie, nie? A to w takiej grze, żeby FPS-y... To jest masakra, żeby w takiej grze spadały FPS-y. O kurde, zginąłem. No 75 na 30 mam w mieście na przykład, nie? To jest jakaś masakra. Ona szarpie, ta gra jest taka... Cześć koniu fan, witam serdecznie, ponownie. Lewy dostanie piłkę za wszystko. A może pora sucha akurat nastała? Nie wiem, ja to nie znam się na tym. Wcale bym się nie... O jest, kurczę, wolobobo uratował. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby tak było w grze. Ty, ja śpię, nie wiem co robię po prostu, tak mi się spać chce. No to dobra, trzeba się rozruszać teraz. No. Trochę. Widziałem, że przeszedłem planszę. Właśnie też, no, może dlatego właśnie. Tak pędziłeś, troszeczkę lunatykowałeś i się udało. A może ty grasz teraz przez sen? Bo ty potrafisz chyba tak ziom. No tak, zgadza się. Może ty teraz lunatykujesz i grasz w Quake'a. Jutro mi powiesz. Jutro, tak, czy będziesz pamiętał czy nie, ale by było. O kurde. Też bym się nie zdziwił jakoś mocno. Tak nagle wstałeś, senny, i odpalasz Quake'a i grasz w niego, nawet na tym nie wiedząc, tak? I przechodzisz poziom. Jakie to chore jest. Jest, trochę, trochę jest. Chodź, u mnie pada, pisze Guru. Dobra, gdzie teraz? No, chyba tu jakoś trzeba tym przepłynąć. No. Standardowo, ukryta ścieżka gdzieś.
podwodna, dwie ścieżki właściwie. No i byłoby elegancko, jakby te dwa dodatki pokończyć. Nie wiem, czy to się zdarzy dzisiaj. O! To byłoby cały Quake ze wszystkimi dodatkami oficjalnymi. Przejśnięty. Nieźle. W końcu po latach by się udało. To jest jedynka? Tak, to jest jedyneczka, koniofanie. To jest jedyneczka w wersji tej remasterowanej takiej, troszeczkę od Bethesdy, co to wyszło niedawno. Podstawkę już przeszliśmy, teraz ostatnie dwa dodatki właśnie przechodzimy sobie. Więc i będzie całość wtedy, jedynka ze wszystkimi dodatkami. Klasyczna jedyneczka. Ja nigdy jakoś bardzo nie grałem mocno w jedynkę, więc teraz sobie z wolą Bobą nadrabiamy to, jeszcze koopowo. Dwójkę zawsze lubiłem najbardziej. Kłojeczka. Jedynki jakoś nie było okazji. Teraz po latach dopiero się trafiła taka okazja. Nigdy nie widziałem. No to proszę bardzo. To teraz. Tylko, że to już są dodatki. To nie jest ta podstawowa gra. To teraz tutaj już patrzysz na dodatek. Już któryś tam z kolei dodatek. Bo podstawowa gra troszkę tam inaczej wygląda. Jest taka bardziej te gotycko-średniowieczna. Chociaż te dodatki tam też. Ona wygląda tak samo, tylko że zupełnie inaczej. No! Tak mniej więcej. Coś w ten deseń właśnie, więc te poziomiki są też bardziej uproszczone, te niektóre dodatki. Podejrzewam, że ten ostatni dodatek będzie fajny, bo on jest najpóźniej wydany i te poziomy będą takie dosyć mocno złożone już. Bardziej 3D. Jeszcze bardziej 3D niż prawdziwe 3D w Quake'u, tak. Pierwsza gra z prawdziwym 3D. Kurde, to teraz z drugiej strony chyba. Co się dzieje? Po lewo teraz trzeba iść. Ale w dwójce dużo w sieci grałem za młodego. No, znaczy ja sieciowo to nigdy, ale dwójeczkę bardzo mile wspominam, chyba wolę tę fabułę strogową, tak? Takie science fiction ze strogami. Jednak jeżeli chodzi o Quake'a, niż te takie tutaj gotyckie rejony jedynki, ale w jedynkę też się bardzo fajnie gra. Gameplayowo to jest naprawdę cały czas mega grywalny tytuł. Przyjemnie się strzela, responsywny. Bardzo, bardzo dobre do grania cały czas. Mówisz, że strogi, tak? Strogi, ja wolę jednak tę fabułę science fictionową, no, ze strogami. Nie wiem, kojarzy mi się z jakimiś owocami morza. No, powiedzmy jakby przymrużyć oko, gdzieś tam się przykrzywić, to można by skojarzyć ewentualnie te takie roboty, cyborgi właściwie z owocami morza. Strogi. Kurde. O, chyba mam. Tu nie byłem. Ostrygi. O, to może w tę stronę, dlatego kojarzysz. Faktycznie. Strogi, ostrogi, albo strogi, ostrygi. No, słusznie. Piszecie, ostrygi. Ojej, aż mi się zrobiło zimno i niedobrze. Słyszałem słowo ostrygi. Nie znoszę owoców morza. Na samą myśl już mi się robi tak nieprzyjemnie. Z owoców morza to ja mogę zjeść ewentualnie paluszki rybne, bo tam niewiele ryb w nich jest, więc to jest jedyne w sumie takie coś. Pusto. Piłeś coś? Czy ja piłem coś? No. To jest pytanie podchwytliwe, pułapka chyba, tak? Tylko herbatę. Wybacz, ale tylko herbatę. No ja też yerba mate piłem tylko. To chyba powinieneś być bardziej taki zaktywowany. Ale to było wczoraj. A, okej. Okay. I od wczoraj nic nie piłeś? To może dlatego to zmęczenie? Może niedobór, nie? No. Nie, ja mam tylko herbatkę. Wczoraj sobie zrobiliśmy na streamku toaścik. Jeszcze przednoworoczny. Potem na końcu, więc wypiłem. Nie wiem, czy widziałeś, tam wysyłałem na Discordziku. Bo ja mam cały czas te. Słucham? Kulkę rozkoszy? Nie, to będziemy co jakiś czas herbatkę parzyć, te kuleczki. To już też była zaparzana oficjalnie. Kwiatek rozrósł bardzo ładnie. Ładnie ten kwiatek wyszedł? Ładnie wyszedł. Tak, każdy wychodzi inaczej, nie? Bo to czytałem trochę o tym później. I ostatnio właśnie jak zaparzaliśmy, to wyszedł taki okrągły, trochę wyglądało to jak taki, no nie wiem, taka jakaś róża dziwna. Coś może takiego.
Całkiem ładnie to wyszło. Z paru tych, nakładał z paru pudełek, nie? Aha, no. Więc ładnie wyszło. Tak czy inaczej, ładnie wyszło i było smaczne. Tym razem, wiesz, co mi smakowało? Tym razem mi smakowało trochę waniliowo. No już potrafiłem... Tak, potrafiłem już ten smak zidentyfikować, bo poprzednią razą, co tam u ciebie piliśmy, coś mi tam świtało, jakiś taki był smak ziołowy, ale nie wiedziałem, co to. Taki znajomy, ale nie wiedziałem, co to jest. A teraz jak piłem, to waniliowo, ewidentnie waniliowo smakowało. Więc tak bardzo lekko, przyjemnie. Tak, czy ten sam? Nie, chyba każdy jest inny. To jest każdy inny. Jak wkładasz tą kuleczkę, to nie wiesz, co tam się trafi. Bo ona inaczej będzie kwitła. I za każdym razem coś tam innego. Utknęliśmy. A to co to za pies? Ty pies nas gana jeszcze. Gdzie? Długo nas ganiał? No nie wiem, chyba cały czas. Bo dopiero teraz go zauważyłem tutaj. To znaczy, że gdzieś chyba dobrze idziemy. Gdzie teraz? Tu jest jakaś zagadka. A widziałeś kiedyś rybę z paluszkami? Rybę z paluszkami? Nie chcę sobie nawet wyobrażać czegoś takiego. Jak to rybę z paluszkami? Nie wiem, ale nie chcę wiedzieć chyba. Ale jakimi paluszkami? No jakimi paluszkami? Jakimikolwiek, nie chcę sobie ten... rybę z paluszkami. Paluszki rybne, o to chodziło, tak? Żeby to nie, to studnie to się albo wyszło. Rybę z palcami, nie wiem. Ryby, ojej. Brr. Ty, no nie wiem, co to tu? Jeśli może włącznik gdzieś jest, tutaj coś jakby się włączało. Paluszki rybne są fajne. Ja lubię bardzo. Szczególnie te z Lidla. Ja mogę zjeść, bo one tak nie za bardzo smakują rybą i... Tam pewnie niewiele ryby jest jako składzie, nie? Tam nie wiem, pewnie z 15% jest ryby jakiejś. Jakieś tam pierdoły dodatki inne. I ty robisz po prostu bułkę tartą. Chyba tak, wolę już tę bułkę tartą, no, niż samą rybę. Może dlatego mi smakuje. Jest o wrogowie, tak? To idziemy, to dobrze idziemy. Chodź. No, jest. Ścieżka odnaleziona. Powiem ci, Martivar, nie, że ten, jakbyś grał sam w Quake'a, to jest tak trudno. Znaczy, no nie no, czuć, że to jest, wiesz, to jest stara gra, nie? My gramy na średnim poziomie i tak. Jak zginiemy, to nic się nie stanie, gramy dalej, nie? Bo sobie się nie respią. A jak grasz sam, to oni się respią. Ogólnie, no, jesteśmy też na parę hitów tak naprawdę, więc trzeba uważać. Ale wiesz, no to jest stara gra. Wiadomo, jak to ze starymi grami jest. No, każda jest tak naprawdę trudna. Bo to jest... Kurde. Źle robię. Co to za deszcz? O, kurczę. Deszcz? To może ty masz w Quake'u deszcz? To ci przeszedł z Gothica na Quake'a. To łap go. I niech wraca do tego, do Gothica. Ej, my już byliśmy na tej mapie, wiesz? Może podobnej byliśmy, bo ja nie wiem, czy te misje robiliśmy. Od tego dodatku chyba nie graliśmy. Z Jarkiem. Na pewno? Mhm. Bo coś mi się przypomina, to te lasery. The Power. A to one pojawiały się już wielokrotnie. Nie, ale to właśnie to pomieszczenie z lasery i tu klucz jest. The Power Supply? Nie wiem, czy to robiliśmy. Tak, byliśmy tutaj. Ulubiona ryba to filet. Koniufan pisze. A, dobre, tak. Filet. Tak. Filet jest dobry i smaczny. Tak, dobry i smaczny, no. Dobry i smaczny. I wszędzie można go kupić. To jest najlepsza ryba. No i co teraz? Tu jest wyłącznik, tak? Trzeba tam wbiec po prostu. Tu się nie przejdzie. Nie da rady, nie? Nie da rady obasance. Oszukałem. Ty, jesteś... zobacz. Weź ten mostek. O, tutaj. No. Zobacz. Da się wskoczyć? No. To idzie do drugiego. Aha. Spróbuję. Jest. Nawet strażnik był w środku. No właśnie, no to są stare gry, tak? Musiałeś wykombinować
niekoniecznie oczywisty sposób. I to jest fajne w tych grach. No to tak, no trzeba, wiesz, wykombinować, chociaż... Na przykład Gothic to tylko się składa z takich właśnie rozwiązań. Jakby jeszcze było te... Jakby jeszcze sterowanie w tej grze było, kurczę, jakieś ludzkie. W Gothicu? No. No dobra, chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Sterowanie to mały problem jest tam. Nie, to nie jest mały problem, ziom. To nie jest mały, to jest duży problem. To jest bardzo duży, to jest podstawowa rzecz w każdej grze. Czyli dobre sterowanie, bo później skupiasz się na grze, jak masz dobre sterowanie, a nie na tym, żeby ogarnąć, jak to w ogóle chodzić postacią, nie? Więc to jest podstawowa rzecz. To jest podstawowa rzecz do ogarnięcia. I to już lata temu było. Nie Teges. O, kurczę, znów ratujesz sytuację. Po raz kolejny. Byliśmy tutaj też. No może my zaczęliśmy już grać w ten dodatek z Jarem. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Czy co, dostałby nam ostatni tylko do ogrania? Bo jeżeli faktycznie graliśmy ten dodatek, jak się nazywa ta mapa? Dark Days? Nie kojarzę właśnie tej nazwy. To oznacza, że został nam tylko jeden dodatek. Do skończenia wszystkiego. Ale lepiej zagrać w jakąś mapę dwa razy, niż ją ominąć. Nie, no to wiadomo, nie? Tym bardziej, że akurat gra się w kółeczka bardzo fajnie cały czas. Przyjemna bardzo rozgrywka. Szkoda amunicji na nich chyba. Nie, jak ich się rozsadzi, to nie respią się. Dobra, kojarzę to faktycznie tę mapkę tutaj. To tu chyba byliśmy. To w takim razie my zaczęliśmy już ten dodatek. Ale nie wiem, czy skończyliśmy. Chyba nie wszystkie mapki zrobiliśmy z tego dodatku. Oho, oho. Mimo, że graliśmy, to i tak będziemy błądzić. To prawda. To prawda. Że my tu nie byliśmy jeszcze. I boli to, że niestety od początku się zaczyna za każdym razem. To jest brutalne. Przegrasz, to nie ma checkpointa. Od początku idziesz. Gdzie? No tutaj, w Quake'u. No tak. Tylko jak się gra w dwie osoby, to chociaż się potwory nie respią. To jest Dark Souls FPP. No, nawet klimaty się zgadzają teraz. Rycerze i te sprawy. Jaka muzyka schizowa. Jest, jest, tak. Klimat się teraz włączył srogi, dobry. Kusi mnie zrobić tylko tego. Przeinstalować Windowsa jeszcze. Co ty mówisz? Naprawdę będziesz robił? Ja nie, no, mi by się chyba nie chciało. Szukałbym jakiegoś rozwiązania. Właśnie na tym. To nie zazdroszczę, bo to będzie grzebania się znów pewnie. Oj. Kurde, ciabnęło mnie, dwóch jeszcze wzięło. Oj, się załatwiłem. O, i właśnie teraz, kurczę, przez to granie w Quake'a naszła mi ochota na Blade of Darkness. Chyba w przyszłym tygodniu sobie wrzucę jakieś granko z Blade of Darkness znów. Już tam coraz bliżej końca jest. No właśnie stare giereczki są fajne, mają ten klimat. Jak tam w ogóle po Sylwestrze? Bo pisałeś, że tam było na chillu, delikatnie, spokojnie. U kogo? No u ciebie. U mnie? No. Wiesz co, mieliśmy siedzieć w domu. A, czyli coś było jednak. No, bo wiesz, no Paulina chciała przyjść, nie? Mówi, nie, my będziemy siedzieć w domu, wiesz, nie? A potem jakoś tak wyszło, że poszedłem z kolegą z pracy, do niego poszedłem i graliśmy w planszówki. A, czyli jednak był wieczór, okej. W Aliasa graliśmy. Alias, no to fajne było całkiem. Tylko gdzieś instrukcja zgubiłem.
A wiesz, przy czym ja siedziałem do rana? No. Będę sobie przechodził Tormenty. Zacząłem tego od Numenery i będę tego... Ale tak. Od złego Tormenta zacząłeś. Nie, właśnie od dobrego. Mi się bardzo podoba ta Numenera. Nie. Jestem bardzo wkręcony, a później będę grał w jedynkę. Znaczy to nie są, wiesz, to nie jest kontynuacja, to są... Najpierw jedynkę zagraj. Nie chcę, bo ona jest stara, nie chcę. Ona jest za stara już dla mnie, więc ja sobie zostawię na później. Ale to odświeżę nową wersję chociaż. No ja mam to, no inaczej nie zamierzam grać w ogóle, nie? W ten Enkans zamierzam grać. Nie, graj w to. Ale mi się bardzo podoba, bardzo dobra jest to Numenera, jest naprawdę świetną grą. W porównaniu do jedynki to się nie umywa w ogóle, wiesz? No, znaczy, ja nie wiem dlaczego właśnie, bo... Nie wiem dlaczego. No. Bo ta postać, którą sterujesz, po prostu jest mydlana, bezpłciowa, nudna. A dokąd dolazłeś w Numenerze? Dokąd doszedłeś w Numenerze? Nie wiem. Bo no, ta postać nie jest tak bez powodu zrobiona w ten sposób. I to się wszystko fabularnie ładnie układa, nie? Więc to trzeba... Ale... Gra wymaga cierpliwości po prostu, bardzo dużo. No bo jedyne, nie wiem, jakoś tak, jedynka po prostu to był to majstersztyk, a to jakoś mi się nie podobało. Bo ja już tam mam ponad 30 godzin w tej Numenerze, to wszystko czytam, z każdym rozmawiam, a jeszcze mnóstwo gry przede mną i pisarsko jest naprawdę na mega wysokim poziomie, bardzo się to fajnie wszystko chłonie. To jest czytanka, to jest taka powiedzmy nawet, że visual novela w wielu, wielu momentach. Gdzie tam spędzasz te całe godziny na czytaniu. Akurat czytać bardzo lubię, więc mi to nie przeszkadza. Ale bardzo fajny klimat. Niesamowity klimat jest zrobiony, więc teraz Tormenty będą na pewno ogrywane. I bardzo przyjemnie mi się gra. Właśnie różne opinie czytałem, słyszałem o tej Numenerze. Dlatego tym bardziej chciałem sprawdzić właśnie od tej części. No bo Torment, ten podstawowy pierwszy, no to wiadomo, że to jest klasyk, tak? A o Numenerze krążą różne opinie i teraz już mniej więcej wiem, dlaczego ta gra może budzić takie opinie, bo faktycznie to nie jest gra dla każdego, zdecydowanie. Jeśli ktoś grał w jedynkę, to może się podobać, a jak ktoś grał w jedynkę, no to... No to będę miał porównanie odwrotne. W sumie nawet dobrze się złożyło. Że z tej strony, ale tak znaczy będą grane właśnie te Tormenty. Ciekawe, dlaczego on jest nieśmiertelny. Dlaczego, nie? Tak jest bardziej takie tajemnicze to. Ale tutaj fabuła mnie też ciągnęła, bo jest też fajny, dosyć nietypowy sposób na tę fabułę. I możesz bardzo fajnie, fabularnie w ogóle rozgrywać te wszystkie akcje w świecie gry w trakcie rozmów. I ta postać też nie jest przypadkowa w tym. Dużo nawiązań podobno jest do tej poprzedniej części, mimo że to nie jest żadna kontynuacja. Tu tylko tytuł jest jakby wspólny, bo to jest inny świat, inne zasady, inna mechanika. Inna gra jest w ogóle. Inny gra, inny setting, dokładnie. Tylko są pewne nawiązania i założenia jakby takie ogólne, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Podobne do Tormenta. Więc to był jakby główny cel, ale artystycznie no coś pięknego, naprawdę. Ale nie ma deszczu i nie ma nocy. Noc jest, a deszczu jeszcze nie widziałem. Nie ma nocy. Jest noc, jest. Może zrobić. Możesz. Tak? Nawet takiego questa wykonałem, że to było trzecie rozwiązanie, ukryte takie questa. Trzeba było się mocno postarać, ale dało się. Więc tam dużo rzeczy jest nieoczywistych, których teoretycznie nie możesz zrobić, ale się da to zrobić. Więc to mi się bardzo podoba. Każde zadanie, każdy problem w Tormencie możesz rozwiązać rozmową. Gram ponad 3... No? Robimy tak. Ja też będę w to grał. No spoko. Będziemy sobie tam podpowiadać trochę. Ale to nie, ja nie chcę tak, ja nie chcę podpowiadajek. Bez spoilerów, nie? Bez spoilerów. Chcę na spokojnie sobie przejść tę grę, bo mi się mega podoba. Nie, ale gdzieś w kropce czy coś, no to ci się przyda na przykład to, czy nie? Znaczy, no to nie, to ja wolę sobie posiedzieć dłużej i już tak jak zupełnie gdzieś utknę, ale nie było już takiej sytuacji. Ale to nawet sobie razem jakąś recenzję, jakiejś misji, no możemy sobie powiedzieć, że ale ta misja była kiepska, a ta fajna, nie? To jak to tylko takie, które już obydwoje, wiesz, ograliśmy, żeby tam nie robić spoilerów, bo nie chcę sobie spoilerków robić za mocnych, bo jestem mega wkręcony i nie chciałbym sobie czegoś popsuć w takim przypadku. A już ratowałeś takiego polityka? Takiego jakby... Taki mutant go trzymał na jakimś podejście i trzeba uratować go. A to sam początek jest, to już dawno, tak. To dobrze. To sam począteczek gry jest, to tak. To ja jestem już blisko, no nie, dobra, nie będę ci mówił, blisko czego jestem. Bo to będzie spoiler w sumie. Mam ponad, słuchaj, 30 godzin w tej grze i walczyłem w niej raz. Raz miałem walkę i tylko dlatego, że chciałem sprawdzić, jak wygląda walka. Bo mogłem
pewną decyzją sprawić, że tę walkę bym ominął. Walczyłeś z tymi robocikami takimi, tak? Nie walczyłem z żadnymi robotami. Z robotami tylko rozmawiałem na razie. O, są przeciwnicy, dobrze idziemy. Więc to mi się mega podoba. Gra się w to jak w przygodówkę czasami. No tak, w tego jedynkę też mi się grało jak w przygodówkę. No, więc to mi się mega podoba. O nie! Ale zmaściłem to. Już byłem na dobrej drodze. Gdzie to było? No tu chyba. Tak. Nie tu. Oj. Mam wrażenie, że chodzicie w kółko, pisze Koniufan. Koniufanie, nie masz wrażenia, tylko dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Chodzimy w kółko. Teraz gdzieś udało mi się znaleźć drogę. Tylko, że oczywiście mnie zabito. I nie... miałem klucz przez chwilę. I tyle. Ale tak, chodzimy w kółko i to dosyć częste jest zjawisko w tej grze. Już gdzieś było tam, kurczę, jakieś wyjście. Na dobrej drodze... Dobrą drogę brałem, tylko niestety, no, musieli zaciukać. Co to było? Tutaj są te strzelajki, to nie tu. Jakieś takie schody dobra, też. Chodź tutaj. Masz? No. A, tylko ciekawe, gdzie ty jesteś teraz, haha. Otworzyłem coś. No co? Pewnie pod wodą. Takie gówienko małe. Przez chwilę mi mignął napis. Nie przeczytałem tego, ale tam było wszystko wyjaśnione, co się stało. Zobacz, no ja się rozbudziłem teraz w tym momencie. No, no dobrze, dobrze. A, tędy trzeba iść, tak? Nie. Ej, no nie wiem, kurczę, jestem zagubiony. Jak ja wlazłem do tego korytarza, co na mnie gość napadł? Okej, mam kopidron. Nie no, chodzę w kółko. Kręcę się teraz zupełnie. Zgłupiałem. A tu złoty klucz trzeba. Aha. Co to, srebrny? Tu tworzyłem. Tutaj? A co to? Klikamy. Znów zakończysz pewnie ten rozdział. O, co to? Dobrej nocki, czuwaj. No, dobrej nocki, trzymaj się. Co się stało? Ty też wyszedłeś? No, to nie ja, po prostu wywaliło nas, tak? I wszystko od nowa. A czekaj, wiesz co, to może sprawdźmy, bo jak mówisz, że my graliśmy ten dodatek, to ja zobaczę tam mapki, żeby zacząć od już następnej mapki na przykład. Sobie zobaczymy. To niestety nie moja wina jest z netem. Na serwerach BTS-owych gramy. Nie, nie. Wszystko jasne, BTS-da. Bethesda i wszystko jasne. Entrance. My teraz graliśmy w Dark Days. Sprawdźmy Catacombs. Czy to będziemy kojarzyć? Czy tego już nie graliśmy? Zobaczymy to Catacombs. Medium, o, dobra. Chyba będzie kodzik ten sam. Nie, będzie inny już teraz. LJ. A, czekaj, bo się zamyśliłem. LJ. DN. Może ktoś zły urok rzucił, albo klątwę i tyle pecha z tym wszystkim. Nie, to góru ja myślę, że teraz tutaj pecha nie ma, to po prostu jest Bethesda. I to już wszystko jest wyjaśnione. Więc tutaj nawet nie trzeba szukać daleko. Gramy na serwerach po prostu tych Bethesdy. No, także tu jest wszystko ta kwestia. Pamiętasz te lokacje? To też graliśmy, czy nie? Nie wiem, takich... nie wiem. Mi się wydaje, że to chyba... Mosty były takie. No mostów to było sporo właśnie, różnych. O, trzeba na dół iść. No coś nie kojarzę tego miejsca. O kurde.
Kurde, ale tamtej mapki nie przeszliśmy do końca. O, narka. Nie, tego, tej mapki nie kojarzę. Tego nie graliśmy chyba na pewno. O! Powiedz Wolobobo, że jak chce klimat i deszcz, to niech przy otwartym oknie gra i jak będzie padać na zewnątrz, wczuje się bardziej i nawet nie poczuje różnicy. Może to jest sposób. Ale już o imersję wtedy. Jak się nazywała ta przygodówka taka, co się chodziło o tym po Antarktydzie? Alfa Polaris. Te grzejniki sobie zakręciłem. To widzę, że ty robisz doznania 4D. Naprawdę tak zrobiłem. Albo 5D. Bo mega się wczuwało. Oh. No to fajne było. To było takie bardzo zapomniana przygodówka, taka mała przygodówka, ale całkiem klimatyczna. Ale nie wiem dlaczego, przecież ona jest genialna. Też nie wiem dlaczego. No, nie jest długa, też mi się fajnie w to grało. No, to słuchaj, to ja tak nie miałem, żeby sobie robić takie rzeczy. Nogi do zimnej wody w szaliku. Skoro nieźle, doznania już wyższej klasy, jeżeli chodzi o imersję. No, a opowiedz, co robiliśmy w lesie. Co robiliśmy w lesie? A, co, poliśmy ognisko rozpalać? To nie. Wtedy? Oglądaliśmy, no nie pamiętam, że oglądaliśmy... A, że horrory oglądaliśmy, tak. To tak, w lesie, to było też dobre. To było też dobre. My tam darliśmy mordy ze strachu. Tak, dla imersji. Jeszcze te gałęzie, co się tam szurały o szybę, nie? No. No, to też spoko było. Mi się zachciało emocji za bardzo. O. Skradek lasu daleko od miasta. Tak. Na laptopie jeszcze głośniki z samochodu. I w sumie taki niepokojący ten film oglądaliśmy jednak, faktycznie. Autopsja Jenny Jane, coś tam? No, to takie dość było niepokojące mocno. Szczególnie końcówka, ale to bez spoilerów, bez spoilerów. Gdzie nasza gra? Kimchi? Blair Witch Project, no to też byłoby takie do oglądania srogie, w takich warunkach. No, szczególnie, że to las. Szczególnie właśnie w lesie, w nocy, tak. To tak zrobimy. Ale bądź to nawet w lesie, kurczę, głupie muminki byłyby straszne. Nie, muminki... muminki byłyby straszne, gdyby Buka przyszła, to by były. No. To prawda, ja się Buki bałem. A mam koszulkę z Buką nawet. Ale w ogóle muminki to taka psychodeliczna bajka. Trochę tak, no. Ona miała taki dziwny, oniryczny klimat dosyć, taki nierealny jakiś. Ja zawsze tak niepokojąco oglądałem te muminki. Tam były jeszcze takie małe stworki. Przy takim jeziorze czasem odwiedzali takie jezioro ze stworkami. I taka muzyka się zawsze włącza niepokojąca w tym. Duchy były, no. Były też, kurczę, ja tak. Taką bajkę, nie? Ona, kurczę, tak się jej bałem, jak byłem mały. O jakimś niedźwiedziu, który latał balonem. No kurde, nie wiem co to jest. Później okazało się, że dużo dzieci bało się właśnie tej bajki. Nie mam pojęcia co to jest. O jakimś ostatnim niedźwiedziu właśnie, który tam szukał jakiejś tam niedźwiedzicy i tam latali tym balonem. Blair Witch Project? Co cię kojarzy? Ryła bania, nie wiem czy kojarzycie o niedźwiadku. Ja z balonem niedźwiadka nie kojarzę żadnej bajki niestety. Nie wiem. Kiedyś ci wyślę, kurczę, trailer tego, to powiesz, że jakieś poryte chyba. A no właśnie, to może po prostu nie kojarzę motywu, ale oglądałem. No to nie, to w sumie kojarzyłbym. O, widzę, że tam chyba jesteś na górze. To otwieraj. Czy to nie ty byłeś? Nie, to nie ja. Może o Wyspę Niedźwiedzi chodzi? Tak, to to. Tak? Wyspa Niedźwiedzi? To... O, trafił guru, proszę bardzo. Trafione, zatopione. Jezu, jak ja się tego bałem, jak byłem mały, kurczę. Ty, to ja aż sprawdzę sobie to, wiesz?
po tym. Wywoływało we mnie jakąś depresję to. Ej, czekaj, czekaj. Wyspa Niedźwiedzi. Chwilka przerwki, słuchajcie. Sprawdźmy, co to jest w ogóle to. Dodam tylko display capture, żeby to wszystko było widać. W ogóle tego to... Nie, no właśnie zobaczymy, jestem mega ciekaw. Nie będę czekał do końca streamu. Odpalimy sobie to teraz. Zrobię tak, żeby było widać ekran. Jestem mega ciekaw, co to jest w ogóle, to Wyspa Niedźwiedzi. Dobra, zobaczmy to, o co to chodzi z tą Wyspą Niedźwiedzi. Wyspa Niedźwiedzi. Mi nie kojarzy tego, tej bajeczki. O, cześć Bundziak, witam serdecznie. Siemaneczko. Wyspa Niedźwiedzi. Nie, jak się pisze w Google, to chyba nie pomoże. Kurczę, albo może Wyspa Niedźwiedzi movie, film, bajka? Nie, wpisz na YouTubie Wyspa Niedźwiedzi, po prostu intro. Okej, okay, coś się tu pojawia. To zobaczmy na YouTubie, Wyspa Niedźwiedzi intro. Mogę ci to wysłać, Wojek. No już wpisujemy, spoko. Jest, zobaczmy. Wyspa Niedźwiedzi. A to było po polsku intro? Bo to mam jakieś po francusku chyba. O jest, Wyspa Niedźwiedzi, piąty odcinek. Intro.pl masz. Aha, czy dobra, napisywał. Jezu, wysyłam ci to. Już mam. W Discordzie. O kurde, to stara rzecz jest. Na wyspie tej. Ja muszę wejść do kogoś, to nie plotka. Schizowe takie mocno. Tutaj śmiech, wśród zmartwień znajdziesz też. Lecz się nie przejmuj, nie ćwieć Edith. No wiesz, ja się tego bałem strasznie. A teraz jak jest? Może to był jakiś słuchaj, przekaz podprogowy ukryty w tym nagraniu, w tym intro. Kurde, faktycznie. Nie kojarzę tego, ale ja tego nie kojarzę, muszę wam przyznać. Nie wiem, to jakieś wywołało pewnie dziwne emocje i podobno wiele dzieci też. To może faktycznie jakiś był przekaz podprogowy, kurde. Zobacz na komentarze. To była chora bajka, powinni tego zakazać. A właśnie, komentarze, tak? Mówisz o tych YouTube'owych. Ktoś napisał, tak? Nie, tutaj guru pisze, że o komentarzach na YouTubie i faktycznie. Piszą wspaniała bajka, jeden z moich ulubionych. A, czekaj, bałem się oglądać. Patrz, faktycznie ludzie to piszą też. Niektórzy się bali oglądać. Ale tutaj jednak... czekaj, o Muminki sobie weźmy. I to leciało normalnie, wiesz, co jakiś czas w telewizji. No. Jest Muminki intro.pl oczywiście. A ja tam to tylko Reksio i Bolek i Lolek. Tak? Bundziak piszesz? Niekoniecznie Złotów. Ja tam się bałem Muminków. Nie wiem czemu. Bo w Muminkach to była buka. Odpalmy sobie Muminki intro. O kurde. Ale to się oglądało. Zaraz bukę włączymy. Tutaj znajdzie każde z was. Przenieście świat, siódźcie przy ekranach plonk i cieszcie się, bo wreszcie są wasze Muminki. Wasze Muminki. O włóczyki ja się bałem trochę. Drobny ruch, nie traćcie chwili. Strasznie irytujące była mami. Bo przy Muminkach zejdzie czas. Zapomnij troski każde z was, bo to Muminki. Czekaj, Muminki buka. Włączymy, bo tam w buce była taka muzyka straszliwa. Zaraz sobie to włączymy. Włóczyki to taki podróżny żulek trochę, pisze jajeczko. Może trochę. Potem się dziwić, że rzeczy niestabilne, dzieci niestabilne emocjonalnie były. Się nie chcą uczyć. Się nie chcę uczyć, tak. Ale to tylko jak byłem... Dziwne emocje wywoływało mnie.
To zaraz, jeśli chodzi o emocje, to muminki Bukę sobie włączmy, kurde. Gdzie to jest jakiś fragment z Buką? Atak Buki. O, Buka odwiedza Dolinę Muminków. Dawaj to. To jak z horroru będzie. To śmieszne, wracam do siebie. Robię się coraz bardziej śpiący. To tylko podmuch... Ta muzyka się zawsze włączała taka. Tylko spokojnie, spokojnie! Nie, nie od... O kurde. Weź to wyłącz. Właśnie, czekaj, czekaj. Ten moment... Liczę tylko do 10. Poszła. Uff, poszła sobie. Dobra, można wracać do Quake'a. O kurde. Mnóstwo wspomnień. Wywaliło nas oczywiście. Teraz to miało prawo, jak takie rzeczy się ogląda. W trakcie grania w Quake'a nie można. Więc teraz tak. Słychać to było? Co słychać było? Moje kichnięcie. Kichno, to nie. To tam coś tam faktycznie w tle słyszałem, ale aż tak nie aż tak bardzo. Weź tu, ale to są bajki, a nie jakieś teletubisie jakieś teraz, tak? Bundziak pisze. Ja pier, Buka. Ja pamiętam ten serial. Ziemia tam też była. Schiza, taki stary. Czekaj. Pamiętam serial. Ziemia tam też była, schiza. Serial się nazywał Ziemia, tak? Nie kojarzę też tego. Planeta. Planetę to parę odcinków oglądałem, jakoś tam bardzo nie kojarzę tego, ale ten serial, taki tytuł był w górę, Ziemia po prostu? Ja chyba wiem, o który się chodzi, Nowa Ziemia, takie co się, taki troszkę post-apo z aktorami prawdziwymi, tak? To ja to oglądałem, co się przenieśli na taką planetę jakoś, kojarzysz na pewno. To się nazywało chyba Nowa Ziemia albo Ziemia 2. I to wcale nie chodziło o sequel, tylko chodziło o to, że się tam bohaterowie na planetę nowo przenieśli, próbowali tam właśnie przetrwać. Ja to oglądałem, każdy odcinek tego oglądałem. Ziemia 2, dokładnie, to kojarzę, to na Polsacie chyba leciało. To pamiętam. Dobra ziom, jeszcze raz muszę ci kodzik wysłać. Dobra. JL. Czekaj, zapiszę sobie JL. WK. I jeszcze raz. Czekaj, co tak się tnie? Ale lagi mam jakieś. Moment, coś źle włączyłem chyba. Wow. Chwila, moment. Nie, to jest okej. O, już dobrze. Ty to teraz nie zaśniesz, ziomek, czy to ten, włączyliśmy to intro, nie wiem, czy ty oglądałeś, czy nie oglądałeś, czy słyszałeś, czy nie słyszałeś w tle, ale teraz będziesz miał problem z zaśnięciem w ogóle, po tych niedźwiedziach. Sama ta melodia jest straszna, ta piosenka. Ale to coś było faktycznie w tym, jakieś takie niepokojące były te nuty, tak. No to jak jeszcze dzieciak to ogląda, to już faktycznie może mieć różne wyobrażenia. To obejrzałem, to potem cały dzień miał zepsuty. Ja miałem dziś mega laga mózgu. Myślałem, że jutro poniedziałek i do roboty trzeba iść. Ty! Jajeczka, to właśnie wspominałem dzisiaj przy okazji streamka ze Skyrima i też już tam parę razy, że ja myślałem, że dzisiaj jest niedziela w ogóle. Dokładnie tak samo. A dziś jest sobotka i niedziela jest jutro. Tak więc, kurczę, weekend taki w prezencie troszkę.
Jakoś tak przez ten chyba, przez tego Sylwestra takie wrażenie się jakoś odniosło. Nie wiem dlaczego. Pewnie o to chodziło. I dokładnie miałem takie samo odczucie dzisiaj. A góry imprezował trochę? A, to nie wiem. Wiem tylko, że grał w szachy z Turką. Także całkiem sympatyczny Sylwester. Ale co tam się działo? Imprezowo czy nie, to już nie wiem. To sobie zobaczcie. Teletubisie czarno-białe, to jest straszne. Kiedyś grałem coś takiego jak Slendy Tubis. Nie wiem, czy kojarzycie. Na YouTubie grałem, tak dla jaj. Z kumplem wtedy. I to było dopiero schizowe. Teletubisie połączone ze Slenderem. To było kiedyś takie popularne dosyć ze Slenderem. Już lata temu, ale zagraliśmy to w sobie. A Teletubisie to w ogóle nie kojarzę, bo nigdy tego nie oglądałem. Nie dane mi było tego serialu poznać, więc powiedzmy, że nie jestem w lore obeznany teletubisiowym, ale grałem w grę i też była straszna. Boże, dobrze, że mówicie. Muszę na rosół wyciągnąć. Grałeś w Warface? To jest sieciowe coś, tak? To nie grałem. Kojarzę tytuł, ale wiem, że to jest jakaś sieciówka i pewnie dlatego nie grałem, bo w sieciowe rzeczy nie gram raczej. To jest to od Crytek'a chyba, tak? Ten Warface. Czy to nie jest to od Crytek'a? Taka siecióweczka, bo kojarzę tytuł troszeczkę ze strzelanką, że to jest jakiś FPS. I tyle, co kojarzę. Kurczę, gdzie ty jesteś w ogóle? Tu się pałętam znów w kółko. O! A jednak dobrze idę. Jeszcze jeden guzik, bo trzeba nacisnąć. Jeszcze jeden guzik. No wiem, jeszcze właśnie ten guziczek. Raz się nam jeden udało. No niestety, znów się padnie za chwilę. Zgniecie ich? Tak. Jest. Szybko. O nie! Jest! Udało mi się w ostatniej chwili. Tylko co się stało? Otwarły się drzwi oczywiście. Dobra, chodź tutaj ziomiu już na dół, żeby nie zginąć. Bo będzie trzeba pewnie jeszcze raz to robić. Mam nadzieję, że nie. O, mam buga. Co się dzieje? Mam 14 życia i nie mogę wziąć apteczki. O, mam za karę. Po co takie coś tu jest? Najlepszy FPS, Bundziak, ten Warface, serio? Czemu tak uważasz? Co jest takiego dobrego? Może warto będzie sprawdzić, skoro tak piszesz? Tylko, że to jest sieciowe, kurczę, to mnie odstrasza właśnie. Dobra, mamy ziom klucz. Mam klucz, no. To dawaj na dół. Idę właśnie, tylko ta droga obstawiona. Jest. Ołeczka. Tylko mam też 13 punktów życia. O nie, ja mam nadzieję, że będzie otwarte te drzwi już teraz. Będą chyba. Tak, będą. Widzę, dobra.
Ty nie wiem, który to jest przeciwnik, bo jesteś ty biały i on jest biały. Ty, ktoś do nas dołączył. A, faktycznie. O, zapomniałem zmienić to, rozgrywkę. Na dwie osoby tylko. I mamy pełno... Hej, jak się pisze hi? Hi, no jak się pisze hi? Ale gdzie się pisze hi? Chyba Enter albo T. 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 Hi, hi, hi. Faktycznie, nie zmieniłem te ustawienia na dwie osoby. No dobra, trudno. Mógłby go napisać. Najlepszy FPS. Mimo szybkie pytanka. Muzyk jest ty. Skąd wiesz? Nie oceniaj ludzi. Ale on pisał po cyrylicą pisał. Serio? O, to nie, ja nie wczytam niestety nic. To mu odpisałem Wyspa Niedźwiedzi, już nie odpisuję nic. Pewnie się też bał. Też się pewnie boi. Szybkie pytanie, powiedz, jaki jest najlepszy FPS dla ciebie. O kurde, to nie ma jednego takiego. Ja bardzo lubię strzelanki i ciężko byłoby wybrać. Warface niby git, ale nie wart uwagi jak dla mnie. Aha, a bo to pytanie było, to przepraszam bardzo, to widzisz, to się zlało. To już się sytuacja wyjaśniła. Bundziak najlepszy FPS pyta. Kurde, ciężkie pytanie zadajesz. Tego za dużo jest tego. Ja strzelanki bardzo lubię. I wybierać jakiegoś jednego, to się nie godzi po prostu. Quake. No, Quake jest dobry, no, fajnie się w to gra. Jedyneczka Quake. A najlepszy FPS? Ja nie chcę odpowiadać na takie kurcze pytanie, bo... Ja powiem, jaki jest najlepszy FPS. Dawaj, no. Call of Duty. Które? Wszystkie? No, to widzisz, to już nie jest jeden wtedy, nie? A, to nie. Nie ma możliwości odpowiedzenia, jak się lubi strzelanki, bo ja lubię tak, ja bardzo lubię strzelanki i RPGi, to są chyba dwa moje ulubione gatunki gier. I ciężko mi jest wybrać jakiś jeden tytuł. Nie odważa się czegoś takiego zrobić, bo bym skrzywdził, kurczę, mnóstwo innych gier. Tym bardziej, że różnych FPS-ów jest dużo różnych... O! O, kurde, co to było? Wolfenstein, New Order. Nie, ja bym nie określił go jak najlepszy FPS, to dla mnie nie, Dla mnie tak. Dobra gra jest, bardzo dobra gra, ale nie taka, żebym mógł w nią grać wielokrotnie na przykład. No to wielokrotnie nie, ale historia mnie bardzo wciągnęła w ogóle właśnie. No nie, no to fabularnie tak, ale jednak jak już mówimy o najlepszym FPS-ie, to raczej patrzę pod kątem gameplaya, nie? I rozgrywki gameplaya. Ale ewentualnie ten Doom Eternal ma świetny gameplay. I jeżeli chodzi o powtarzanie wielokrotnej gry, to z tym nie miałem problemu. Mogłem grać dosłownie naprawdę po wiele razy. Tylko mi przeszkadzały straszliwe elementy platformowe w tej grze, które do niej nie pasowały i są tam niepotrzebne. Zaszkodziły jej troszeczkę. Nic by się nie stało, gdyby ich tam nie było. Więc Wyspa Niedźwiedzi, thanks. A, to ty myślałem, że to napisał. Nie, bo mi pomógł ten kabob. A, spoko. To Doom Eternal na pewno zalicza się do takich tych ścisłej czołówki FPS-owej. Takich FPS-ów arcade. Co by było? Call of Duty na pewno, Modern Warfare. Jako ten taki FPS z gatunku tych, powiedzmy, FPS-ów. O kurde, to jest ucieczka przed tym czerwonym. Takich fabularnych FPS-ów liniowych, to na pewno Call of Duty, bo Call of Duty miało do swego czasu bardzo, bardzo dobrze zrobione strzelanie, które się bardzo chłonęło sympatycznie. Tylko że zrobiłem sobie przerwę od Call of Duty, od Modern Warfare tego nowego już nie grałem żadne kolejne. Bo tak, te Black Opsy, to nie jestem fanem serii Black Ops, więc nie grałem w te nowe Black Opsy. Inne te sieciowe to w ogóle omijam z daleka, jak to jest tylko tytuł sieciowy. Wojenne to średnio mi się podobają, bo nie przypadam za klimatem tymi wojennymi. Mi jakoś tak te Call of Duty nowsze nie grałem. Natomiast czekam na remake'a tego Modern Warfare 2, bo podobno ma być. Wiemy, że CS, najlepsza fabuła. BF3 albo BF Bad Company. Bad Company fajne, dwójeczka, jedynka. Jedynkę bardzo mile wspominam, bo ją 4 razy przechodziłem w całości. Bo jeszcze, kurczę, się ganiałem za achievementami. No, człowiek był młody, głupi, to się ganiał za takimi rzeczami, żeby zbierać achievementy.
To 4 razy tę grę przychodziłem, więc pamiętam ją bardzo dobrze. Bad Company 1. A dwójeczka, no to tak. Bad Company 2. To zdecydowanie tak. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Wiemy, że CS. O, ja to, nie, to ja nie wiem. CS to nie dla mnie. To nie dla mnie CSik. Oj! Nie wiem, czy dobrze robię. O, nie robię dobrze. Pogoniło mnie. To jest jakaś zagadka z tym labiryntem, z tym uciekajką. Trzeba za tym iść. No. Tędy? Nie, tędy się przeszkodziło. Dla mnie BF4 FPS i dobrze kod to GU, no właśnie, tylko BF. Nie, kody są fajne, ja bardzo lubię grać w kody, bo to one są idealne takie na kilka godzin właśnie fabułki. No i oczywiście, kto ratuje sytuację? A, kolega nowy. Ja bardzo lubię serię Call of Duty, ze względu, jestem jedną z tych osób, które Call of Duty kupuje zawsze tylko dla kampanii. Więc jak gra nie ma kampanii w Call of Duty, to ja nie istnieje dla mnie ta gra wtedy. Więc każde Call of Duty dla kampanii kupowałem. I bardzo mi się zawsze fajnie grało. Więc dobre strzelanie, dobre sterowanie. I te kampanie na parę godzin zawsze się spoko śledziło. Takie były przesadzone, hollywoodzkie takie widowiska. Więc to mi nawet się podobało. Tej mapki na pewno nie graliśmy, ziom. Tego nie było. Teczka by się przy... O, to też ładne. No. Co się stało? No zginąłem, ale to z własnej winy, bo się kurczę granatem załatwiłem. Hej, mam takie coś, że cię słyszę raz w jednej słuchawce, raz w drugiej. Z mikrofonem, tak? Czy to nie, no co miałbym być z mikrofonem? Nic tutaj nie zmienia z mikrofonem. To może słuchawki kupić. Coś ze z tymi słuchawkami. No. Mam nadzieję. Co? Mam nadzieję, że tam czaciki nie zgłaszają żadnych uwag co do dźwięku, więc... Nie, chyba słuchawki. Bo to jest firma Esperanza, wiesz, nadzieja. Nadzieja. Na dobry dźwięk. No. Kupiłem je w topazie i pochodziły miesiąc. No ale to nie taki miesiąc, bo działają cały czas. No ale to jedna słuchawka nie działa czasami. Nie łączy coś, nie styka. No jak ten? A, gdzie to był łącznik? Wow. Co takiego? Te rozciągnięte twarze, tak? No. Brzydkie. A kiedy Hammer Watch? Nie wiem. Jakoś tak nie wiem. Z tym Hammer nie miałem ochoty na Hammer Watch ostatnio właśnie żadnej. Na postrzelanie w Quake'u spoko, nie? Ale jakoś z tym Hammer Watchem jakoś się nasyciłem tą grą.
sumie przeszliśmy tę kampanię, została ta druga, jeszcze ewentualnie do ogarnięcia, ta pustynna. Już bardziej mnie zaciekawił ten soldat, jak wspomniałeś dzisiaj. Żeby z tym zakombinować, sprawdzić. Bo to się faktycznie kiedyś się w to grało mocno. Kurde, w kółeczko znów się chodzi, niestety. A kluczyk. O, to dobrze, to teraz nie trzeba zginąć. A właśnie to trzeba nie zginąć. Nara, bawcie się. Że ty uciekasz, czy z kluczem uciekasz? Kluczem uciekam, co? No, uff. Pierścionek znalazłem. Tylko nie mogę go podnieść. Nie, uciekam, bywajcie, miłego granka. Trzymaj się, jajeczko. Jajeczka, marka. Do następnego. O, pierścionek. No właśnie tak, ale nie mogę go podnieść też. Mam pierścioneczek. Być może. A, bo on jest pod tym. Przeniknął, tak? O to chodziło. O, że jest pod... O nie! Jest, faktycznie. Ring of Shadows. Co to powoduje w sumie? Jakaś taka niby niewidzialność, czy jak? Coś takiego chyba. No to było coś niewidzialne. Co to no. Chodzi, tylko było widać. A ty pamiętasz, gdzie ten kluczyk to się używało? Bo ja nie wiem, gdzie to iść teraz. Aha. Leka boba, nie widzę coś. Kamop, no jest niby cały czas. Dobra, znalazłem go. O, mam złoty kluczyk. On już otworzył te drzwi dawno. Aha. Do kreta strzelamy. Dobra, wszystko przegapiłem, bo to wszystko jest porozwalane już. Oho. To był kamop. Kamop zginął, no. Zabił go kret. Tak było napisane. Nie wiem, gdzie teraz leść. Totalnie nie wiem. Zagubienie. O, oh, fuck. Zostałem sam, a to niedobrze. Dobra, nie wiem, gdzie teraz za bardzo pójść. Tutaj? W kółeczko się chodzi znów. To jest zagadka jakaś. Jak kosmicznie. Mamy trzy. Aha, ten. Dwa, jeszcze jedno. O, ktoś czwarty dołączył. Nazywa się A, podkreślenie, podkreślenie. Nie znam. Ja też jakoś nie kojarzę. Ale przynajmniej go widać z daleka bez żółtej koszulce. O Jezu, kurczę, zginąłem, a zaraz będzie koniec. On tam wejdzie. Beze mnie. No bo ja nie wiem, co tutaj zrobić w ogóle, gdzie tu iść. To jest końcówka. Nie zobaczę końcówki, bo zginąłem. Nie, to wszyscy się plączą, nie wiadomo co robić. Gdzie to było? O, to tu było, dobra, super. Hmm. Jest. Koniec?
Jest. Teleporter. Hopla. Kurde, nawet nie wiem, gdzie to było, jak tam było dojść. Kręciłem się w kółko. Okej. No nie. Dobrze, że blisko chociaż. Marzej na Marcibara, bo oszukuje. Strzela do swoich, tak? Okej, okay. Wyjaśniło się. Co się wyjaśniło? Musisz wejść na taką platformienkę, mało, tam nad ogniem. Jak to platformę nad ogniem? Jak wchodzisz tam do tego pokoiku, gdzie jest taka lawa na dole, zasłonięta kratami, to tam jest taka sześcienna chyba, tak, platformienka. Wejdź na to, jak podjedzie do góry, to skaczesz do góry. No jestem już tutaj. A, spoko. No to właśnie, o tym, o. Tylko co dalej? Zagadka. Czego? Nie, właśnie, nie widziałem. Też go szukałem. Z ciekawości. Lubię czasem sobie poszukać różnych rzeczy. Bardzo hipnotyzujący podkład dźwiękowy tutaj jest. Dobra, mam kluczyk srebrny. Te drzwi otworzyłem dawno. O. No ale mnie tu jeszcze nie było. No myślałem, że postęp zrobiłem, ale jednak nie. Spawareczka, o ładnie. A jak nas tu dużo teraz? Czwóreczka jest. Tak. Pełne party koopowe. Nie jest pełno, bo Jarka nie ma. No to prawda, znaczy nie, mówię o wypomnieniu całej drużyny, bo wiadomo, no bez Jara to wiadomo, że gorzej. Tylko, że cztery osoby w sensie i więcej już nie może być. Nie? Nie, do czterech chyba osób koło, z tego co wiem. A w sumie sprawdzę. Chyba do czterech mi się wydawało. Nie sprawdzaj teraz, nie. Nie, dobra, nie będę teraz wychodził. Ale wydawało mi się, że chyba do 4 jest. A multiplayer tam na 8. Mam złoty. No wszyscy chyba mają, a tutaj był quad damage. Już otworzyłem drzwi.
rany, jak ja jestem silny. Kurde, zabrali mi windę. No. Tam jest platformienka i trzeba nią przejechać. O! Ojej! O kurde, niespodzianka. Typowa niespodzianka quake'owa. W pokoiku zamkniętym. Pilnowanym bardzo konkretnie i szczelnie. Ojojoj, co tam? Jest! Udało mi się! W końcu ja! Czy nie ciebie zepchnąłem? To nie byłeś ty? No nie, ja zakończyłem planszę, także to nie byłem ja. O fuck, to się... Bary. Czekaj, że ja tam... O! Tak. That ty jesteś. Team kill wasn't nice. A to specjalnie to zrobiłeś? Tak. to się typ mógł wkurzyć. Nie, ja jestem na... Na pomarańczowo jestem. Jakie tam myślałem? Czyli Tchink, tak? Ale to ja nie wiem, czy to ci pomoże, że myślałeś, że to jest inny kolega. Napisz to, że myślałem, że to... O, ty napisz, że on myślał, że to ja. O tak, napisz. On myślał, że to ja? No. Napisz tak. Nie rozumiem tego, dlaczego... Jak to on myślał, że to ja? No, że ja ciebie chciałem zabić. To też nie będzie miłe, bo będzie myślał, że będziesz próbował takich rzeczy. Zostawmy sytuację. Nie, napisz tak. Ja bym zostawił sytuację. Napisz tak, bo mam wyrzuty sumienia, dawaj. Mam wyrzuty sumienia. O. Ale wiesz, jakiego perfidnego zabiłem? No nie wiem, bo to właśnie nie widziałem nic. No weź napisz. Było, minęło. Nie widziałem sytuacji. Dobra, i tak mnie nie zna. Teraz już poznał. Z tej mrocznej strony cię poznał teraz. Niech teraz uważa. Nie, no, nie typ, uważa teraz, nie? Niech trzyma się na baczności. Co Aga znalazła ten kamień? Może go wyrzuciliśmy? No a gdzie instrukcja? Też zniknęła. Tylko torebka została po tym kamieniu. A za telewizorem nie ma? Podstrzymasz? W szafie sprawdźcie. Albo pod łóżkiem. A tutaj na dole? Zobacz, o tam. A w skarpetkach? No nie. Ty. Cię rozbudziłem. O nie! O nie! Nie od początku, kurde. Jakaś głowa spadła. To ty? To ty? To ty? Nie, weź mi kolor, kurczę, nie wiem, czy on do ciebie strzelać, czy nie. Ja jest... No nie! No nie! Po prostu. Z założenia samego nie. Ty masz czerwone portki? Nie, ja jestem pomarańczowo-biały. Co?
Zaraz zrobię tak, że też będę żółty. To przepraszam. Ty? Tak. A. A to teraz, to znaczy, że można strzelać, tak? Jak ja, to można strzelać. I to ty, dobra. Potwierdzone, sprawdził. A jak byłby friendly fire włączony, to byś mnie zabił. I byłoby źle. No jeden tego gościa zabiłem. No ale to chyba zepchnięciem jakimś, nie? A nie takim strzałem. No zepchnąłem go do lawy i tego było słuchać, tak okej. I zginął. No, ciężko bym sobie tam poradził. Śmiałem, a potem się okazało, że to nie ty. O, właśnie, widzisz. Zła decyzja to była. Kręcimy się w kółko, nie? Znów. Ja mam takie pytanie. O, a propos najlepsze FPP, nie? No. To właśnie mi się przypomniało. Serious Sam. Serious Sam, taka wesoła rzeź, no. No, no. Jako FPP to jest super. No, w sumie to ma kooperację, też można by się pobawić z Serious Sama. No właśnie, tak może, co? No. Mam wszystkie Serious Samy, można by, pewnie. Ja bym kupił to. Albo bym sobie ogarnął jakiegoś coś na lewo. Nie. Kupił. To parę złotych teraz kosztuje. To są te Serious, są tanie już te stare. Tylko w tej wersji odświeżonej oczywiście najlepiej. Kurę, znowu strzeliłem. Fuck. Ja obrwałem tym razem, na szczęście. O! Z góry leciało. Też mi się obrywało. Serious Samy, to co, ale polecielibyśmy od początku, nie? Od Egiptu i przez te kolejne, nie? Te Seriousy. Egipt jako jedyny przeszedłem. No ja wszystko przechodziłem. Przyjemnie w to grało. Fajne, no. Najfajniejszy klimat miało. Bo ten w tej Ameryce Południowej... Tak też było spoko, też było spoko. Było bardzo, bardzo zróżnicowane, była dwójeczka. Tam byłem w różnych klimatach. Początek był taki, wiesz, południowoamerykański z tymi piramidami, a później były to już też się różne klimaty robiły. Bardzo zróżnicowane mapki były. Potworki, bronie. Fajny Serious Sam. Dwie pierwsze części są spoko. Trójki już nie przeszedłem, mi się już nie chciało, zmęczyło mnie bardzo. I teraz ta nowa, co wyszło. Słucham, które? Dwójkę grałeś? W Serious Sama? Tak, jedynka i dwójeczka są prześnięte i to po parę razy przechodziłem swego czasu. Bo jest jedynka i dwójka i trójka. I teraz wyszła czwórka w tym roku. Co? I w tym roku, albo w przyszłym, nie, chyba w tym roku wyszła czwórka. Bo są dwie jedynki, nie? Jest jedynka odświeżona. To jest ta sama gra, tylko że... Jedynka, bo w Egipcie i w Ameryce tak. Południowej, dwójka i chyba trójka jest. Nie, jest first encounter i second encounter po prostu. No ale jest jeszcze dwójka. Chodzi ci o tę taką konsolową wersję, tego spin-offa takiego, nie? To tak. Ona wyszła tylko konsolowo, później na PC-ty też wyszła. To jest taka ta kreskówkowa trochę wersja. Tak. To jest taka bardziej spin-offowa. Oni to nazwali dwójka, ale ona jest taka troszeczkę poza, w ogóle inny styl graficzny. Bo to wyszło na konsolę pierwotnie, nie? I wiem, o którą ci chodzi. Taka już trochę zapomniana. U ciebie na Steamie było i grałem. Tak, bo to jest całkiem spoko jest. No ja to kupowałem za parę złotych, było w jakiejś promocji. To ja to na Xboxie grałem jeszcze. Pierwszym Xboxie. Ale to jeśli chodzi o dogrania, to bym... chyba, że tam był co-op, bo nie wiem, czy tam co-op w tej dwójce. To pewnie byśmy grali w First Encounter i Second Encounter. Uh-huh. To w te takie, wiesz, te klasyczne. Kurde, pomocy. No pomocy, bo ja nie wiem, gdzie to mam iść znów. Znów zagubienie panuje. No, ja tutaj zaraz grę przejdę. To tam nie kupo, czy śmiało? Chyba już nie. Byłem daleko. Chyba już nie przejdziesz teraz. Tak daleko byłem. O, to ty? Nie. Nie, ale serio, bo
Nie, dobra, to ty, bo masz biało te. Górę masz biało i spodenki inne, to ty. Nie, już to nie trafię. Spoko, znajdziemy to razem. Tak, to ty. A, tu się szło. Pyk. A. Czekamy. O nie, pojechało. To przez ten czas te portki zmienię. Czekaj, to teraz jesteś ty, tak? Tak. To czemu ty do mnie strzelał wcześniej? Co? Ja myśl... Tam... Kurde. Biegłem za typem i on we mnie strzelał. I ja myślałem, że to ty właśnie byłeś. A teraz ty stoisz przy windzie, rozumiem, tak? No tak. Kurde, to... to... No nie, to ja biegłem za... To ja myślałem, że tamten typ to byłeś ty, i on, bo on do mnie strzelał. I wysnułem właśnie takie podejrzenia, że to Irek jest. No bo to byłem ja. Ty biegałeś za mną. To z kim ja teraz na windzie jestem? Ze mną. No zaraz, to ty spadłeś z tej windy, czy jak? Porąbało mi się wszystko. Dobra, nieważne, schiza totalna. Biegałeś za mną, strzeliłem do ciebie, a ty powiesz, o, tak, to ty. Tak. Potem ciekałeś ze mną przy windzie. Dobra, okej, okay, to się wyjaśniło. Nie, bo już się bałem, że ten jakiś inny typ był. No i co teraz tutaj było? Gdzie to było? Dobra, mam złoty klucz już. Dobra. O, to nie ty. No nie wiem, ktoś we mnie strzelił. Ja. O, kurde, rozbebłało mnie. Rozbebłało. Mam wejść do tego teleportu, czy jak? No, wejdź. Ej, ty, potwór się tu teleportował, jakie dziwne. Jaka jazda? Potwory się pojawiły. To znaczy, że dobrze idziemy? Nie, pojawiły się na samym początku gry. No widzisz, o, gra zaskakuje cały czas, nie? Ty, potwory się respią. Dlaczego? O-o. Dobra, i teraz trzeba znaleźć znów to przejście. Tu jest, chodź. Świetno. A, dobra, prowadź. Jesteś? Tutaj? Ja. Dobra. Mam pomarańczową koszulkę. Tu obaj macie pomarańczowe koszulki. No, jeden ma żółtą, a ja mam pomarańczową. Jestem daltonistą. Teraz mówisz? Mogłem się ubrać jakoś na ten na... Nie, ale Jarek jest daltonistą jak coś. Serio? Tam prawda? Ma problemy z tymi barwami? Mikro problemy ma. Czyli on jest z tych osób, które korzystają z tych ustawień specjalnych w grach, że na przykład barwy zmieniają, tak? Czy nie? Ten ma takie... Daltonizm taki, że są te testy takie, nie? Czy widzisz jakąś cyferkę, to nie widzi. Ale to zaraz, czy jak cyferkę? Chodzi o kolor chyba, takie, nic. No są takie kółka, jakieś ciapki takie, nie? Takie. Aha, no. I musi z tego kółeczka jakąś liczbę znaleźć, nie? Wiem, w szkole to miałem często takie rzeczy. No, to on nie widzi tej cyfry. No to ja też często nie widziałem tych cyferek w kropki. Tam było pełno kropek, kulek, ja tak też tego nie widziałem często. Tak? No. No to... Ale z barwami nie ma problemów. Teraz. A czy wiesz, może masz 8-bitowe oczy, wiesz? 8-bitowe oczy. Nie, no mam obraz 4K w tych okularach. To są jeszcze świeże, nowe prawie okulary, także no obraz mam tutaj... Masz, wiesz, kolory, nie wiem, 8-bitowe, a 32 na przykład, nie? No nie, aż tak to chyba by nie było. Nie? Kiedyś tak się miało w kompie. No ja mam 8 bitów, znaczy mam 32 bity, a rozdzielczość mam 800x600 na przykład oczy, nie? A myślałem, że teraz w kompie. Tak się zastanawiam. W oczach. Nie, na szczęście tylko w oczach. Ty. Na szczęście tak, kompie jest w porządku, tak? Tak. No to najważniejsze. O, tutaj nie byłem, widzisz? Nowe miejsca pokazujesz. Ty za mną coś rozkładzisz? Tak. Toćka w toćkę. To jest sekret arena, ale tu nic nie ma. Stalkuje cię normalnie.
Kurde, zagadałem się i nie wiem, gdzie jestem. No ja już dawno... Czekaj, pojawił się kolega. Gdzieś tu trzeba iść, tylko właśnie nie ma gdzie. No tak się gra w tego kojarzka. O, jest... co to? A to? Ciężkie są te dodatkowe poziomy, przyznam, że tak się w poprzednio w tych dodatkach, tych wcześniejszych i w podstawce szczególnie, nie błądziło się tak. No co ty gadasz? Aż tak nie było. Błądziło czasem tak, za tym co się zacięliśmy, ale nie było aż tak. Było. Że tak w kółeczko ciągle biegamy. Było. Przecież co jeden cały odcinek żeśmy łazili tą jedną mapę. Nie, czekaj, ile tutaj gramy już na tej? Na tej gramy 14 minut, to nie jest jeszcze tak źle. Chyba maksymalnie to było chyba pół godziny na jednej mapce, z tego co pamiętam. I to taka jedna się trafiła. Nie mam... Nie mam pojęcia, gdzie tu wleźć. Jakoś na farcie... On napisał here. No tak, tylko fajnie jakbym wiedział jeszcze, gdzie ten gość dziś jest, no. Co z tego, że mi napisze here. Też bym napisać, że here. I chodźcie do mnie, ale no, a gdzie jesteś, nie? O, dobra, wyjaśniło się. Szedłem, to ja. Brawo. Ja. Teraz jest mapka Year Zero. To takie fajne, jak w Gothiku. O, ulubiona mapa. Od razu, automatycznie się zrobiła. Teraz. O, krecik jest. Sam sobie chyba nie poradzę. Z shotgunkiem tylko. Wow. Patrz na otchłań, później otchłań patrzy na ciebie. Jak Oblivion, nie? Wskaczemy, idziemy do Obliviona, o. Im dłużej patrzysz w otchłań, tym otchłań patrzy na ciebie. To jest z Riddicka. Z Riddicka to jest. Co? Cytat. Nie wiem, skądś mi się wygenerowało to w głowie. Znaczy ja to kojarzę, nie wiem, być może w Riddicku to był też cytat skądś, ale ja to kojarzę z Riddicka, jak Vin Diesel właśnie tak mówił, nie? A ja to chyba kojarzę z tego, z Książę i Tchórz. Aha, czy to jest jakieś pewnie literackie coś? Być może z tego, nie wiem, z jakiejś tam literatury. Bo w Riddicku mi się to pojawiało, że pojawiało się taki ten cytat. A co to ten Riddick? To jest film? Film i gra, tak, bardzo dobre gry są, Riddickowe. Chronicles of Riddick. Być może kojarzysz. Vin Diesel gra tego Riddicka. Taki typ w okularach łysy, nie? Co widzi w ciemnościach. Nie, nie oglądałem. No, to gry też są. Ale film mi się jakoś tak... Tupy nie urwał, no. Zależy, który oglądałeś, bo jest kilka części, nie? Najfajniejszy jest Pitch Black, moim zdaniem. Czyli tam pierwsza część w ogóle, z 99. The Chronicles of Riddick też jest spoko. A później już to gorsze trochę te filmy, ale tam jakiś tam poziom trzymają. Natomiast bardzo są fajne gry. Pierwsza gra jest fajna. Czy po prostu The Chronicles of Riddick, The Butcher Bay. Będę w to grał. Ja za jakiś czas. Więc możesz sobie obadać, bo to była fajna giereczka. Nietypowa dosyć, jak na swoje czasy. No to pewnie jakieś poetyckie to jest, no bo ja z tego nie kojarzę na pewno. Więc być może, a tak mi się skojarzyło właśnie, bo tam taki cytat padał. Mi się wydaje, że to było w Książę i Tchórz właśnie. Stamtąd wziąłem. Zatem bardzo dobra przygodówka. Przeszedłem ją chyba za 20 razy. To jest polska przygodówka w ogóle, nie? No ale za 20 razy ją przeszedłem, tak mi się podobała. Co to? Jakie fajne. O. Dzień rycerz. A ty ze mną tu strzelasz? Nie, ja teraz ginę pod wodą. O, już się wydostaję. O, co to? Boss będzie? Napis Quake. Być może. To jest ostatnia mapa, The Year Zero. Nie wiem, być może to jest ostatnia mapa, nie patrzyłem. Może będzie bosiarz. O, już. Pyk. Co ty mówisz? No to jest.
No dawaj dalej. Dimension of the Past. Ale czekaj, to jest... To musielibyśmy zacząć... Następny dodatek, okej. Okay. Multiplayer. Ostatni dodatek. W takim razie byśmy zaczynali teraz. Multiplayer option, jak to zmienić? Dawaj ostatni dodatek. Wiem. Spoko, ziom, wiem. Nie musisz już pisać. Jeszcze na czacie na tym, na streamie napisz też, bo nie wiem, bo jeszcze się nie domyśliłem, ziom, że muszę zacząć, nie? Poszły grać dalej. Gdzie to się zmieniało? Czekaj. Gameplay? Options, chyba tutaj. Nie, no moment. O, zginął. Portki zginęły. Kurczę, głupio mi tak przerywać teraz grę, bo i wywali prawdopodobnie. On sam wyszedł. Ale ja bym chciał drugi dodatek zacząć. To ja tak też zrobię. Endgame zrobimy. I zmienimy po prostu na te katakompsy. Ale to wiecie, żeby też był, nie? Okej. Okay. Co? Zrób też, żeby on też był. A nie, jeszcze są dwie jakieś dodatkowe, słuchaj, mapki do tego dodatku. My teraz przeszliśmy Year Zero, a tu widzę, że jeszcze jest. To jest End, Episode 5, Special jakieś, tak? To weźmy to, The Forgotten Castle. To sobie to weźmiemy. Jakaś on jeszcze... Będzie? Co? Kto? Wejdzie, on też był. Nie wiem, czy będzie. Zobaczymy. A skąd on znał hasło? Otwarte była rozgrywka po prostu, więc ja tego nie zmieniałem. Teraz może mogę to pozmieniać. Invite friend, change settings. Cooperative weźmiemy. Dimension of the Past i te specjalne mapki. Dwie jeszcze zostały, medium. Dobra, to nie zmieniam w takim razie rozgrywka. Tam będzie sobie można wejść. JLWK. Właśnie, zapisz sobie nowe konto, nowy ten kodzik. JLWK. Dobra. I lecimy ze specjalną mapką, bo są jeszcze dwie mapki dodatkowe, widzę. Muszę się poskarżyć. Komu? Tobie. Na co? Co jest? Adia. Dlaczego? Język. Co ci zrobiła? Pokazała mi język. Pokazała ci język. Ty byłeś niegrzeczny po prostu, no. Ja też bym ci pokazał, jakoś był. Coś zrobiłeś, o czym nie wiemy, no. Dobra, jesteśmy sami. Pyk. Fajnie tu, tak. O, jest kisiel na górze. Jest kisiel, jest klasycznie, nie? Klasyczny Quake. Ja strasznie lubię w grach niebo, deszcz, pogodę. A, to już wiem. Już wiem skąd te rozpaczania z tym gotikiem, że nie ma deszczu teraz. Lubię porę dnia na przykład. Takie szczegóły. Ty na przykład lubisz bardzo takie, nie wiem, może jak postać się łapie za ścianę albo takie... Detale w grach lubię bardzo. Detale, no tak. A ja właśnie pogodę. To musiałbyś pograć, wiesz co byś musiał pograć? To być w Red Dead Redemption 2. Tam jest przepięknie pogoda zrobiona różna. Szczególnie zimowe jakieś. No nie, no niestety nie, ale... Chociaż na 30 klatkach by pograł. Pewnie jakoś tam ledwo by było, ale to ciężko wiesz, popsułbyś sobie troszkę wrażenie chyba. Nie wyciągnęłoby 30 klatek? Nie no, może by wyciągnęło, tylko trzeba by na pewno musiałbyś zjechać z jakimiś ustawieniami, a to najlepiej ustawić właśnie wysokie ustawienia i tam pogodę podziwiać, jak jest zrobiona. No właśnie. Tylko wiem, że w 30 klatkach ziom byś się męczył, bo nie lubisz. No zależy od gry, wiesz? Bo w niektórych grach to jeszcze tak nie widać. Na przykład jest taka gra jak Alicja w Krainie Czarów, nie? No. Ta nowa.
I ona chodzi w 30 klatkach i nie widać tego, że ona chodzi w 30 klatkach. Jest tak dobrze zrobiona. Nie, mi to by już przeszkadzało. Jakby nie było płynności. Nie ma tego rozmycia. Nie, To nie kwestia rozmycia nawet. To nie jest kwestia rozmycia, tylko czujesz po prostu brak klatek. Brak klatek na ekranie. Nie, walić i tego nie czuć. A na przykład to jest taka gra jak Viking of Asgard, tak? Battle of for Asgard, no. No. To się nie da grać to. Można to zmodować. Wtedy sobie zdejmujesz tego ograniczenia. Da się? Da się. Są młodziki na to. O. No to ja bardzo w to chciałem zagrać. Bo ja w to grałem na kompie też, nie? I tak, tam był kap. Standardowo. No. O, ktoś do nas dołączył znowu. Wolwar. O, wow, to jest niewoda. Kurde. I tam w tym wikingu jest pogoda i mi się to podoba. No jest, to jest też wikińskie rejony, nie? Ty, to ja pobieram od ciebie ze Steama to. Pobierz sobie i poszukaj po necie, bo wiem, że są tam modyfikacje do tej gry. Tylko to nie jest gra popularna, już zapomniana i stara dosyć. Więc pewnie będzie ciężko wyszukać jakieś te rzeczy. Ale na przykład ta PC Games Wiki chyba powinno być coś ze zdjęciem ograniczeń. Bo ona mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała. Gdzie teraz? Mam takie pytanie, nie? No. Zawsze się mówi, że jaka tam... Takie pytanie się zadaje, nie? Najładniejsza gra, która ci przyjdzie do głowy, nie? Nie? Najładniejsza gra? Razu, tak? No. Znasz odpowiedź, nie? Najładniejsza gra? Co? Najładniejsza gra, tak? Odpowiedź. Tak. No. No dla mnie bezsprzecznie nadal będzie to Red Dead 2. No właśnie, od razu odpowiedziałeś. Tak, no. A teraz najbrzydsza gra, w którą grałeś. Ale pod jakim kątem też najbrzydsza? Bo w sumie najładniejsza też można to zadać takie pytanie. No wiem, że graficznie, tylko że pytanie, czy bierzemy pod uwagę jakieś gry stylizowane, które na przykład mają wyglądać tak, a nie inaczej? To jest zamierzenie twórców? Nie, mają wyglądać ładnie, ale nie wyszło. Miały wyglądać ładnie, ale nie wyszło. To ciężkie już jest, to jest ciężej podwiedzieć teraz. To wiele takich gier by było, tylko że to z mniejszym budżetem, to wtedy wiadomo. A z tych takich, powiedzmy, dużych w cudzysłowie tytułów... O, to ciekawe pytanie. Miało być ładnie, ale nie wyszło, kurczę. Ja nie zwracam tak bardzo uwagi na ten, jak się dobrze gra, to mi grafa zawsze schodzi na dalszy znacznie plan i... Tak się zastanawiam teraz, który mógł być tytuł taki, gdzie ewidentnie miało być ładnie, a nie wyszło. To totalna klapa, że ci aż oczy bolały, nie? To tak nie miałem nigdy chyba. Nie, to wielokrotnie mam przy tych wszystkich pikselozach, bo nie znoszę brzydkich pikselozy, tych wszystkich tych indyków. Nie znoszę tego, więc pewnie połowa tych indyczy gier to mi się nie podoba nigdy, bo z pikseloza i tak dalej, to mi się nie podoba. Tylko, że to tak ma być, no. Ten I'm Alive, tak? I'm Alive. A, w sensie wiem, o jaki tytuł ci chodzi. Że faktycznie, nie? Że taka brzydota wyszła graficzna, taka techniczna brzydota, nie? Tak, o to mi chodzi. Kojarzy ten tytuł I'm Alive, no. Mam to na PS3 nawet. Nigdy tego nie przeszedłem. Grałem wielokrotnie, ale nie chciałem się nigdy tego przejść. Czy taka, powiedzmy, zapowiadało się dobrze. Właśnie to jest problem ten, że tak, zapowiadało się dobrze, ale... Niestety ucięto budżet tej grze, zmniejszono ekipę i po prostu to wydano, żeby wydać. Bo to miało być zupełnie o innej skali tytuł. Wysokobudżetowy tytuł to miał być, robiony przez główne studio Ubisoftu, nie? Ale stwierdzono, że jednak no, pomysł się nie sprzeda, zrobiono z tego mniejszy tytuł. Ekipa była ucięta, budżety były ucięte, wszystko było ucięte, a tytuł miał i tak postanowiono wydać. I no to wyszło z taki potworek z tego trochę wyszedł. Smutne. Trochę smutne, bo dużo gier tak kończy, niestety. I wyszedł z tego bardzo mocny średniak. A pomysły i
plany pierwsze, to ja jeszcze pamiętam pierwsze zapowiedzi. W pierwszych zapowiedziach to w ogóle jeszcze Jade Raymond, to taka słynna postać w branży gier, o tej grze mówiła. To duże studio robiło w pierwszej grze i niestety coś tam nie pykło. Zrówko, ojoj! Patrzyło w monitor. Albo w klawiaturę. Teraz nic nie będziesz widział. Jak monitor poleciało, to nic nie będziesz widział teraz. Rozmarza się wszystko. Tak już mówiłaś? Ach. O, czekaj to. Czemu typ do mnie strzela? To jest, który to jest czerwony? O, wolowo to jest czerwony. O Jezu. No tak, dziwię się. Tu się coś... No właśnie widzę. Tu się coś otwiera, coś się robi, tylko gdzie się to się robi, kurde? Co było mi bardziej do twarzy? Białe czy czerwone? Może być te czerwone, pasuje ci. A te pasuje, tak agresywność ci pasuje, no. A, no to zostawię. No to jakoś się otwiera. Tak. Wiesz, tak myślę cały czas... Co się ubrać? Coś się ubrać, kurczę, jak u kobiety, nie? Co tu się ubrać? Nie mam co się ubrać. Nie mam w co grać. Nie patrzę na bibliotekę Steama 500 gier, nie mam w co grać. Ty, ale tak jest. Jest, jest. Dużo osób tak ma, że im więcej gier, tym nie ma w co grać bardziej. No to jest to tak, od przybytku głowa wtedy boli. Miałem jedną grę na PlayStation i to był Crash Bandicoot. No. PlayStation. I tylko w to grałem i nie miałem jeszcze karty pamięci, nie? O, to trzeba było... Od początku całą grę, nie? Konsolę trzeba było, nie wyłączać konsoli, tak? Też tak robiłem, tak. No to, wiesz, grało się w jedną, mi katowało się i znało się wszystkie zakamarki tej gry, nie? A teraz masz takie coś grześ, nie? O matko, zginę. U. Słyszysz? Słyszę. Że grasz w Quake'a, ale już myślisz sobie, że zagrobić coś innego. I mówiłeś jakieś tam, coś tam, jakiejś grze. Czekaj, jeszcze raz, co? Faktycznie coś tam było, że gram w Quake'a i co? I myślę o czymś innym? Tak, w jakiejś innej grze już myślałeś. No, coś tam mówiłeś, żebyś grał jakoś niedługo. Nie wiem, to nie przypominam sobie właśnie... Dark Souls czy coś. Nie przypominam sobie. No, z moją pamięcią to wiesz jak jest. Ale nie przypominam sobie. Natomiast cały czas rozmyślam nad tą brzydką grą, bo ja ostatnio na wielu streamach wspominałem o jakiejś takiej w miarę nowej grze, i mówiłem, że jest strasznie brzydka, że mi się nie podoba, tak podkreślałem to. Teraz właśnie cały czas mi to teraz nie daje spokoju, o jakiej grze mówiłem. A propos tego pytania, że miało być ładnie, ale nie wyszło i wyszło brzydko, nie? I coś o tym właśnie ostatnio wspominałem, tylko nie mogę teraz przypomnieć tytułu, o jaki tytuł mi chodziło. Jaki FPP, RPG? To... Nie, właśnie nie wiem, kurde. Wiem tylko, że wspominałem, na czacie nawet była rozmowa. I ja mówiłem właśnie, że strasznie mi się ta gra nie podoba wizualnie i że jest po prostu brzydka. I nie wiem, o jaką grę mi chodziło. Kurczę, co za pamięć, no. Okropną mam to. Właśnie taka z tych nowszych, nie? Że niby miało być ładnie, a jednak wyszło brzydko. Akurat by się wpasowywała w ten... to pytanie. I nie mogę się teraz przypomnieć, o co ja miałem na myśli, kurde. No nie mogę. A co, a to było właśnie coś nowszego. O kurcze. Ale nie tu byliśmy. O, mam kolegę kolejnego. No, widzę, dołączył. Tak, no to nie odważę się przeczytać też tego poprawnie. No.
No chyba nie tutaj. O, jednak, tutaj. Tam się nie było, na górze. Nie, nie tutaj. Kurde. Nie tam? Nie, bo widzę już rozwalone potworki, to już tu byliśmy. Ach, utknięcie. Utknięcie kolejne. O, chyba dobrze zmierzamy. Czemu? Bo i atakują nas. Nie, nie, wpadłem! Ale niefortunnie i to jeszcze nie w wodę. Wow. No nie. Nie wiem jak teraz się wydostać stąd. Chyta. Stój tu. Co chcesz zrobić? Otworzyłem ci drzwi. Nie działają. O, jest okej. No nie. No tutaj to mi nie idzie. Znaczy lekki progresik jest, bo już znów trafiłem w to miejsce, gdzie nas załatwiono. Tak? Faktycznie wyskoczył rycerzyk. O. Martivarus idzie. To ty, tak? To ja? To ty? Nie, to raczej nie, bo jestem pomarańczowy. Kurczę, weź, zmień kolor. Nie strzelaj do ludzi, ziom, po prostu nie strzelaj do ludzi. Nie, jest, mam kluczyk. Nie wiem, czy to ty, czy to nie ty, nie wiem, czy mam gadać do ciebie, czy nie gadać. Ale to możesz cały czas do mnie rozmawiać. No tak, ale to... No dobra. Brakuje tutaj jakiegoś... W danej sytuacji muszę coś do ciebie powiedzieć. A wiem, że tak, że na przykład pokazuje, że on naciśnij to, tak? Tak. Silver Door. No wiemy, że Silver Door, tylko ja właśnie staram się jakby wyjść stąd, bo mam kluczyk ten Silver. Ale on już otworzył może te drzwi. Może, może. Dobrze pograny ze znajomymi w Minecrafta. Mogę oglądać. O, Bundziak Minecrafta się nagrał. To dobrze, dobrze. O, jakiś Martiver mogę w Minecrafta grać. Ja nie przepadam, nie jestem sympatykiem. Nie umiem w ogóle w to grać, ale może być śmiesznie. Może być śmiesznie, no. Nie wiedziałem w ogóle co robić i nie kręci mnie w ogóle, żeby to zagrać. Więc byłoby to troszkę męka, bo bym się męczył z tą grą, a tego nie chcemy. A tam jest pogoda. Tam jest pogoda. I teraz zaraz ci kurczę polecę na Discordzie wszystkie gry, taką listę na tym, na Steamie. Pewnie nawet mam nas u siebie na koncie sporo. Gry z ładną pogodą, nie? Tak, żeby cię pocieszyć za tego gotika. Dobra. W Wiedźminie trzecim jest ładna pogoda, szczególnie jak wieje i pada. Tam możesz sobie kurczę napałać się tym. Napawać no, tym. Tak, podobam, ale jako ten, gra mi się nie podoba. Pogoda mi się podoba, ale jako gra to nie. No to widzisz, to chociaż dla pogody byś zagrał. Nie, bo faktycznie jak w Wiedźminie pada i wieje, ależ wieje, to tam wiesz, jest naprawdę ładnie zrobione. No to tak, ładnie. Ale mi się nie podoba ten, że jakoś taki nie ma tego zbieractwa w tej grze, takiego w gotiku. Jak nie ma zbieractwa? Wiesz, że tam jest przedmiotów do zbierania? W Wiedźminie trzecim? Tak, panie. Nie ma tej radości, jak zdobędziesz jakiś miecz, wiesz, taki... Jakiś taki... No coś mi nie pasuje w tej grze. Dobra, jest progresik. Niesamowite zjawisko mnie spotkało. Deszcz mi pada w grze i za oknem, ale klimat, matko boska. Ty, guru, nie drażni tu osób niektórych. Niektórzy nie mają deszczu w grach. Przepraszam, ale musiałem. Bo niektórzy nie mają deszczu jednak. To taki rarytas teraz, deszcz w grze. No to guru mówił, tak?
No widzisz, on ma i za oknem, i w grze, także podwójnie, no niektórzy to mają za dużo chyba. A za tego Mertana, tak? Tak, za dużo dobroci. No zobacz, i on ma, ja nie mam, i gdzie tu... No i gdzie tu sprawiedliwość na świecie, nie? Nie ma sprawiedliwości, niektórzy mają podwójnie, a niektórzy wcale. Czyli znaczy, wieczoru nie mam, mam dzień, południe i noc, a nie mam wieczoru. Co ty z tą grą tam narobiłeś, ziom? Nie wiem, kasowałem w ogóle wszystko, instalowałem, instalowałem na nowo, nawet save'y i dalej tak nie mam. Nic nie rozumiem. Klątwa, po prostu braku pogody. O, dobrze idziemy, patrz. Chyba końcóweczka. I wiesz, i ta imersja wsiada, nie? Wczoraj był update prawie 15 giga w Wiedźminie. Co ty mówisz, bo w Wiedźminie trzecim 15 giga, co oni tam zmieniali? Oficjalny update jeszcze? Taki wielki? Pogody jakieś dodatki, wiesz. Nowe pogody dodali. 15 giga to faktycznie nam pewnie poleciał śnieg i jakiś deszcz w 4K albo coś takiego. A, my tu byliśmy przecież już. Czekaj, to już było robione. Co teraz? Był na nową generację. Śnieg był już. Aha, to był ten update na nową generację? Czekaj, to my tu już graliśmy. Zróbmy brzydko tak, niestety, i zrób tą mapę drugą specjalną, weźmy sobie. Nie, to się zmienia. Ej, Aguś? House of Doom. Kinder Bueno. Czy Ferrero miałem, tak? Raffaello, gdzie to jest? Zjadłaś? Co za oskarżenie poleciało. Nie, dostałem na urodziny Raffaello i zostało zjedzone. Niestety, jak się dostaje Raffaello i położy gdzieś na widoku, to się było liczyć z tym. Ale Aga mi kupiła na urodziny i sama zjadła. No to miała prawo zjeść, jak kupowała. To jeszcze nie było twoje, Ferrero. Jak nie było oficjalnie wręczone, to jeszcze nie było twoje. Ty, jaka mapa w ogóle? Kurde, co tu się dzieje? Czy ty jesteś już? Jesteś już. Wow. Co tu... Czekaj, bo nie panuję nad sytuacją. Dobra, ktoś tu przesadził chyba z poziomem trudności w tym etapie. Jak? Sami rycerze. O nie. Chyba ten pas graficzny był. Właśnie ciekawy jest ten Wiedźmin, co ty piszesz, że ten... Bo to miało być, nie miało być przypadkiem w przyszłym roku? Te takie update wszystkie? Patrzcie go. To jednak jakby teraz jednak wyszło, pod koniec. A zależy od zakończenia, czy ktoś miał śmiech, czy nie. To jest już przyszły rok. W sumie racja, tylko to nie wiedziałem, że to już tak teraz. Gdzieś tam, niby gdzieś tam w 2022 miało być, ale że już tak szybko, to nieźle. To ciekawe, czy z Cyberpunkiem tak się pośpieszą, kiedy będzie do Cybera. Jakiś ten update duży i dodatki ewentualne. Czekam bardzo. A, tak, przepraszam, bo byłeś podobny do tego pana w tym czerwonym i tak mi się zlało i w ciebie zacząłem strzelać. Ty, dobra, stroga jest ta mapa. Kurde. Tutaj jest przynajmniej dynamicznie się dzieje cały czas. Nie no, miał być w lutym. Tak jak do CP77. Jeszcze jedno coś do uruchomienia. Co ty uruchomiałeś? Przełączniki, rozumiem. Oj, pajączek. Nie, aż tak poszło.
Jakie może. Ty, może ktoś na czacie coś powie, nie? Co? Jakie Smart TV mogą polecić? Smart TV? O, to ja to nie mam pojęcia. To może faktycznie ktoś tam na czacie będzie się ogarniał. Jest tylko Google Chromecast, nie? Mhm. Nie wiem, czy to dobre, czy to niedobre. To nie wiem, bo to nie dla mnie rzeczy, więc ciężko mi nawet się wypowiedzieć. Może faktycznie czaciki coś pomogą. Ze Smart TV i Google Chromecast. Nawet nie wiedziałem, że to jeszcze działa w ogóle ten Chromecast. Myślałem, że Google się z tego już wypisało. A może to stare jest? No tak mi się właśnie wydawało, że Google porzuciło to, ale to w takim razie jak mówisz, to znaczy, że jeszcze działa chyba. Aha, bo ja chciałem też, by to długo działało. To ja nie, znaczy wiesz, u Google'a to nie możesz pewien być niczego. Oni sobie potrafią uruchomić usługę i po prostu ją uciąć, więc no to niczego nie może, co, no tak, no. Aha, czyli może lepiej taki Xiaomi kupić. Więc, nie, a to już od tego Xiaomi to już zupełnie nie wiem, co tam się dzieje, to nie wiem. Nie pomogę ci w tej kwestii, ziom. Ej, gdzie ty jesteś? Chodź. O tu. Dobra. Ogólnie wielka dziura, wchodzimy tam. Co z tym robimy? Skaczemy. No, udało się. Ty, normalnie byśmy tego nie przeżyli. Dlaczego to przeżyliśmy? Tak miało być. Ale chyba żyćka coś spadło z tego, nie? Po drugiej stronie będzie. No musisz tam wbiec i tam masz przełącznik ziom po drugiej stronie. Fajnie jakbyś go włączył. Aha. Okej. <Okay. laughs> To ja postaram się pójść. Dobra, jest. O, już byłeś w drzwiach. Przykro. A, bo to krecik był. To niedobrze. Jest. I co? I to był ostatni ten poziomik. Tak, bo to już robiliśmy ten. Czyli ten dodatek zrobiliśmy. Z dwoma dodatkowymi poziomami. O, ktoś przyszedł. Przyszedł. Ja tylko sobie zmienię. Niestety, no bez kultury muszę zrobić endgame. Proszę bardzo. To był szybki poziom w takim razie. No, straszny ham, bez kultury po prostu wywala ludzi. No jestem bardzo, no. Ale mi jest wolno, bo jestem rudy. To genetyczne takie. Więc widzisz, no nie uniknę tego, niestety. Change settings i mamy zrobiony ten dodatek w całości. To jest przedostatni dodatek. I zaczynamy dodatek Dimension of the Machine. The Gateway. Możemy zacząć to na medium i to jest ostatni dodatek do Quake'a. Oczywiście tego pewnie dzisiaj się nie skończy. Mogliśmy to w Sylwester odpalić. A widzisz, no można było. W Sylwester jakaś taka była. Ja miałem RPG-ową zamułkę. Bardzo mi się RPG-owo zmulało. Sylwestrowo. Ale może nic nie przeszkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz to odpalić. Dawaj kodzik. Kodzik jest taki sam, bo nie rozwalałem multiplayera zupełnie. Bo nas nie wywaliło, także. Nie mam, to sama sesja jest. Serwery na razie nas nie wywaliły, więc możemy grać tutaj. O, i to jest ten dodatek, który takie wrażenie robił, początkowe, bo on jest już taki, kurczę... Nie, stoję spokojnie, czekam. Dimension of the Machine. Okej, okay, jestem. Wow. DirectX 11. No, 12 już, 13 pewnie. I teraz tak, które wchodzimy? Nie, bo to chyba jest... Inne plansze są chyba, nie? No to jest już nowy dodatek zupełnie. To jest ostatni dodatek, najnowszy. To jest chyba w ogóle jakby światy inne tutaj. Tak. Nie, easy, gdzie tu jest medium? Tu będzie medium. Nie, to są światy. Tutaj wchodzimy. To jest świat chyba. Nie, to jest poziom trudności. To jest normalny. Co będzie... Jak to? To jest to. Tutaj wybieraliśmy poziom trudności. Idziemy teraz pierwszy level z tego. Nie. To zobacz. Tu w prawo masz teleporter i w lewo masz teleporter. A, pewnie wybieramy poziomy. No to od pierwszego zacznijmy. Po kolei. Tylko trzeba to się rozpoznać, który to jest pierwszy poziom, żeby tam nie iść nie po kolei. O tutaj, co to jest? This is the realm...
Który to jest pierwsze, kurczę? No widzisz, to nie wie się, może tutaj te runy jakoś wskazują, pierwsze, drugie. No pewnie tak, tylko... No ja bym chciał zacząć od początku, to teraz pytanie, który, czy to jest dowolnie, można grać dowolnie. A jak się wejdzie tu, to co się dzieje? A, tu nic się nie dzieje. Tam się wybiera ta... No nie wiem, trzeba gdzieś wejść. Tutaj też jest, zobacz. Jest, z każdej strony. Tylko nie wiadomo, gdzie się powinno najpierw udać. Nie, tutaj nie ma nic. RDR1 jest na X1? Jest, jest. Jest buńdziak RDR na X1. Nawet jak sobie... To, tak? Tak. To idź. Spójrz w górę. O tam. Widzę, no i co? Zobacz. Na początku tutaj taki znaczek, potem taki, potem taki. Coś ty rozgryzłeś zagadkę, no to idź, to idziemy. Powiem ci, buńdziak nawet więcej, jak sobie zagrasz na Xboxie, no. To ma znaczek, widzisz? No dobra, to wejdźmy tam, gdzie powinno się wejść. Jaki był pierwszy? Nie pamiętam. Dwie te góry, dobra, chodź. I tu, to jest pierwsze. No wchodzimy. No czy tak wiesz, może nie, ale tak według tego się trzymajmy może. Dobra. No pełny skład w ogóle. Tak od razu? No właśnie, nieźle. Ty, a może my nie jesteśmy od pierwszej planszy? Nie, no nie da się powiedzieć. To teraz skończę, buńdziak. Jak sobie zagrasz na Xboxie Werdera, to będziesz miał w ogóle w takiej, wiesz, ulepszonej wersji, nie? Bo ona jest w tej wstecznej kompatybilności. I będziesz mógł sobie zagrać w tej takiej wersji ulepszonej w jedyneczkę, więc warto. Co się stało, że ich tyle naraz tu przyszło? No dwójka tylko, bo jest teraz cztery, pełen skład. Ale wcześniej ich nie było. Podejrzewam, że teraz dopiero meczek się zaczynał, a byliśmy tylko w lobby swoim. I tam nie było ludzi. Ale patrz, jak wyglądają te mapki już trochę inaczej, są takie bardziej zaawansowane jak na Quake'a. Już jak dwójka wyglądają. Trochę, no tak powiedzmy technologicznie już bardziej. Już ten silnik wyciskali tutaj w tych mapkach. W ostatnim dodatku. Inną grę w ogóle. Trochę tak, też takie wrażenie właśnie odnoszę, no tak dokładnie. Inne klimaty zupełnie. I ogólnie geometria cała, bardziej złożona, skomplikowana. Ten level design też. No już widać, że ten silnik był wyciskany tutaj mocno. Odsuń się od tamtego właśnie, o. Nigdy nie grałem w Quake. Ja też nigdy tej gry nie przeszedłem, więc... Okazja jest do pooglądania. Prawie przeszedłeś. Znaczy nie, no Quake'a już teraz przeszliśmy, podstawkę przeszliśmy już dawno temu. Więc można już teraz powiedzieć, że już przeszedłem Quake'a, tylko że po latach dopiero. A teraz gramy w dodatki, to nie jest podstawowy Quake. Tylko to już są dodatki, to już ostatni dodatek do tej gry jest. Ostatni dodatek już. Do starej gry musiałeś się zestarzeć. Thank you.
I to nie ja do ciebie strzelałem jak coś. Spoko, spoko. Friendly fire is off, także nic ci nie dzieje. Ale to nie ja. No dobrze, nic ci nie dzieje, wiem. No to mnie zdziwiło właśnie, że to nie... Sam się zadziwiłeś, że nie strzelałem do niego, jakim cudem. To ktoś inny zrobił. Myślałem, że tylko ja mam takie pomysły. Oj nie, na pewno nie. Lucik. I co teraz? Strzelać. Ta gra nie jest podobna do siebie w ogóle. Teraz. Zobacz na grę światów. Nie, tutaj wszystko. Technicznie widać, że tu jest bardzo już, że to już na pewno widać, że to jest starszy dodatek już. Znaczy właśnie to najmłodszy, można tak powiedzieć. Najnowszy dodatek, więc to widać ewidentnie. I tak, różni się technicznie. Oświetlenie, tych skomplikowanie poziomów, no widać bardzo. Gdzie podać wideo złotego klucza? Nie mam pojęcia, na razie. O, tu się chyba wskoczy. Czy nie? To to ty? No nie. Jest. O, masz. Olerka. A chyba wiedzieli co robić, no. Ale zepsuli nam grę. Dobra. Kurde, jakie klimaty. O nie, platformówkowanie. Nienawidzę, kurde. Już. A. Kurde, gość musiał zginąć. To ty? To ja? Nie. Kurde, weź zmień kolory. Ale ja mam właśnie pomarańczowo-biały, zupełnie inny od reszty. Nie, bo to taki żółty łazi też. No to... No to jestem chyba, to chyba masz mnie na myśli, bo mam jedyne takie odróżniające się kolory teraz w ekipie. To się pytam, czy to ty mówię, że to nie. To ty? Teraz to jestem sam, gdzieś w jakimś miejscu, więc to na pewno nie... To gość wygląda tak samo jak ty. Jakim cudem? Nie ma nikogo drugiego takiego jak ja. Skoczył do wody i się topi. Strzela do mnie. No to jego problem. I się patrzył na mnie. Patrzył się na mnie swoimi pikselowymi oczami, tak? Pełnymi, kurczę, gniewu i mordu. Widzę, że się wczuwasz bardzo mocno, kurczę, w rozgrywkę. Ja się zawsze wczuwam. Mm-mm-mm.
W ogóle ja lubię gry z brzydką taką grafiką dość ograniczoną, nie? Bo wyobraźnia bardzo pracuje. No owszem, owszem. No i inna... Wszystko podane na tacy to jakoś tak... Inna sprawa, że akurat bardziej się już nie dało zrobić lepiej wizualnie takiej gry lata temu, nie? Więc to też jest kwestia ta. Pewnie by chcieli zrobić fotorealizm i tak dalej, ale po prostu technologicznie nie było jak. Nie było rady, nie dało rady. Tak dokonali cudu. No, trochę tak, trochę tak. Okej, gdzie teraz? Ciekawe, jaki to procesor potrzebny do tego był. 800? Nie. 3, do Quake'a? Do Quake'a to Pentium 100 chyba był wymagany. Później to z tymi dodatkami podejrzewam, że Pentium 166 i raczej te rejony, spokojnie, spokojnie, to nie jest jeszcze ta, to nie te lata jeszcze, że tam 800 czy coś, to nie, to później dużo. To ja w 2000 roku miałem procesor 600 MHz Durona i to był dosyć mocny procesor wtedy, także nie, to jeszcze nie te rejony. Kurde, no w kółeczko. Smutne. Co smutne? No, że takie, nie wiem, jakieś takie procesory były i tak to wszystko poszło do przodu i tylko tak... Smutno, że mów, że ten, że postęp był, tak, technologiczny? No nie, jakoś tak jest, nie wiem czemu, tak smutno mi się zrobiło. Nostalgicznie tak. No to pod tym kątem to jak najbardziej. No, mile... 3D fixa miałem. Ja nie miałem nigdy, kurczę. To zazdro. To była taka, wiesz, to była karta marzenie wtedy u graczy. 3DFX właśnie Voodoo. Kilka tych edycji. To tak, ja... miałem już wtedy, kiedy to było niemodne. Kiedy, jak już były GeForce'y pewnie. Tak. Tak, bo przecież zawsze patrzyłem, czy gra wymaga akceleratora, nie? No. Ja miałem tego, Savage, to było S3 Savage 3D, taka karta, 16 mega miała. Ja patrzyłem, że gra wymaga akceleratora, to wiedziałem, że nie pogram. No, było tak. Wtedy akurat był okres, gdzie bardzo był szybki ten proces, znaczy progres rozwoju technologicznego. I praktycznie co pół roku wychodziła jakaś nowa karta, znacznie lepsza od innych. I też bardzo ten bieg w rozwoju grafiki był szybki. W grach. Kurde, co tu zrobić? Mam żółty klucz jak coś. Nie wiem co robić. Też właśnie nie bardzo wiem. A masz klucz? Nie mam nic. Co te platformy? O, tam jest srebrny klucz, widać teraz. Ale ja mam złoty. Co? Ale wczoraj odkryłem teorię, pisze Bundziak. Wiesz czemu? Prawie każdy most albo droga obok przepaści się zapada pod Lara Croft, bo jest za ciężka, ale Lara jest chuda. Ktoś odpowie? To jej kości ważą 100 kg? Co? Kurczę, to jest. A że w środku człowieka jest trochę tej kości, to Lara waży kilkanaście albo kilka ton, więc jest to odpowiedź. To taka posunięta dosyć mocno daleko teoria. A nie wygląda dziewczyna, nie wygląda. Tak wygląda raczej na szczupłą. Na szczupłą i nie za ciężką. Rybo, to następne to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jedno jest znalezione. Chyba to nie ma znaczenia. Tutaj mi się wydaje, że to nie ma chyba znaczenia. Możesz sobie wybrać. P. To chodźmy do P. Jak Irek. P jak Irek? P jak Irek, no. O, też ładna mapka. Bo tak sylwestrowo odpaliłem Tomb Raidera i takie teorie mi do głowy przychodziły. A którego Tomb Raiderka? Klasycznego? Starego klasycznego? Czy nowa trylogia? Czy jakiś inny? Ja to często odpalałem sobie Underworlda. Na przykład bardzo lubię tę część. Te trylogie, pierwszą część też lubię bardzo, nową, odświeżoną. I co? I Anniversary też bardzo lubię. O, jaka mapka w ogóle, wow.
Rise of the Tomb Raider. Aha, czyli dwójeczka z nowej trylogii. To też bardzo fajna część. Wszystkie, cała ta nowa trylogia jest spoko. No, bardzo mi się podobało. Będziesz grał w grę? No jutro. A ty chyba, a ty nie przyszedłeś tego, tej pierwszej części z nowej trylogii? Chyba przychodziłeś to. Pierwszą przeszedłem, ale drugiej nie. A, drugiej nie przyszedłeś, dobra. Bo wkurzało mi, że mi FPS-y spadają. A to było na starszej karcie jeszcze, czy już na tej 970? Na tej, ale tolerancja już mi tam, wiesz, wzrosła. A, bo to był jeszcze ten okres, gdzie cię szlak trafiał, jak jeden FPS leciał w dół, tak? Tak. A, dobra, czyli to już się... Ale Gothic trochę to, wiesz, mnie zahartował. Zahartował, no. To będzie teraz łatwiej to przetrwać. Kurde, dobra, ta mapka jest taka dobra, wow. Ładnie wygląda. Taka też złożona mocno. To ty stoisz? Nie, ja jestem w ciągłym ruchu, biegam teraz szaleńczo, ziom. I strzelam. No ale tak, Lara Croft zawsze spadała skądś, ciągle też spadała. Aj. Nie się wygadło. Ej, co to? O, wolobobo, o! Kurde, momentami ta mapa robi wrażenie. Tak, tak. Kurde, właśnie deszcze to padały strasznie. Kurde, to... Szkoda, że Soldier of Fortune koopa nie miał. To poszedł? Chyba będę kończył. Co, nie dogramy do końca tej mapki już? Nie, bo mi się oczy zamykają. To wiesz co, bo to już 2,5 godzinki leci, to się ten zeszło, nie? Spróbujmy do końca tą mapkę i też zrobię sobie cięcie już. Dobra. To niech tak będzie. Ale można dokończyć, nie wiem, innego dnia to już. Nie, mówi tak, spokojnie, to wiesz, dodatek nie ucieknie. Nawet jutro mogę, nawet. Jutro to sobie, wiesz, to przerwę robię, bo w ogóle będę pewnie sobie robił jakąś przerwkę od kompa. Dzisiaj sobie też cały dzień robiłem przerwę od kompa. A niby przy kompie? No bo to, znaczy wieczorem pewnie jakoś później dopiero, podejrzewam. Może w ciągu dnia, jeszcze zobaczę, bo dzisiaj na przykład dopiero wieczorem kompa odpaliłem. Robiłem sobie przerwę też od kompa. Ja sobie tak czasem w weekend potrafię machnąć, tak żeby sobie odpocząć po prostu, wiesz, od gapienia się od technologii, nie? Więc dopiero wieczorem dzisiaj kompa... Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj odpaliłem, to był komp na streamka właśnie, od razu, nie? Więc wcześniej nawet nie używałem. Więc tam sobie jeszcze zobaczymy jutro. Jutro nie planowałem nawet żadnego streamka. Mi też by się przydało takie coś. Polecam. Ja sobie robię często coś takiego, bo w tygodniu, wiesz, jedzę bardzo dużo i sobie robię tylko weekendy. Przy telefonie nie siedzisz? Słucham? Nawet przy telefonie? Przy telefonie to ja w ogóle rzadko raczej tam. Ja leżę sobie na półce gdzieś tam w pokoju i raczej tam nie jestem smartfoniarzem takim, wiesz, mocnym. Więc z tym problemu nie mam. Natomiast z kompem już mam, bo w tygodniu to praktycznie całe dnie potrafię, wiesz, przy kompie. Pracujesz, tak? Znaczy, no już mówię łącznie z pracą, tak? Bo pracę mam przy kompie, więc już tam sobie, powiedzmy, weekendy potrafię zrobić tak, że totalnie sobie robię tak, tylko do wieczora aż. Dzień taki spokojniejszy. Dzisiaj tak było właśnie, od rana praktycznie w ogóle kompa nie było, bo był wyłączony cały czas. I tylko wieczorkiem sobie siadłem teraz do grania. A więc polecam. Nie dogram tej mapy. Jednak nie? Może już końcówka jest. Zasypiam. No, ty, to tam sobie graj z nimi, a idę spać. To ja spróbuję po prostu dokończyć tę mapę. Ja też będę kończył już. No, to...
to dobranoc. No to trzymaj się, zdrówka, do następnego. A gdzieś tutaj to ja teraz nie wiem, tak naprawdę. Prowadź mnie ty, kurczę, w czerwonych koszuleczkach i niebieskich spodenkach. Ale mapa wygląda, kurczę, dobrze. Robi to wrażenie. No niesamowite. To jest włączone. O, widzę, że Wola Bobo jeszcze próbuje. Jeszcze odpalił Kroniki Myrtany. Powiadomienie się pojawiło. Walczy jeszcze dzielnie o tę swoją pogodę, żeby deszcz wrócił do krainy. No, co tam się podziało w tym gotiku, to chyba tylko sam ten gotik wie. No tak miało być, no miał nie mieć pogody. Chcieli mu dać słońce, lato i ładną pogodę zamiast deszczu, bo myśleli, że będzie lepiej. To proszę bardzo, wolał deszcz. Ale się podziało. Ale jeszcze chłop próbuje ratować sytuację. Uratować ten deszcz. Żeby wrócił do krainy deszcz. No niesamowite. Tu chyba się nie było w tych rejonach. Kurde, no sama woda tutaj toksyczna. Atmosfera taka niezbyt. Wow, nie wiadomo co to za bardzo robić. Ale bym sobie w gotika zagrał. Ale teraz jakieś rzeczy trzeba pobierać, żeby sobie pograć. No. Pewnie czaciki tam wyjaśnią, żeby pograć to jakieś te mody. Ale chyba nie trzeba, no. Odpalasz grę i grasz po prostu po staremu. Przymusu nie ma do modów. Przecież, chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy działa gotik normalnie, jak się go zainstaluje. Tak po prostu ze Steama, w czystej postaci, to nie mam pojęcia. A tutaj? Nic nie trzeba pobierać, tylko dodatek. O, no tak myślałem, 1 i 2. Trójka mi tylko działała. No, ciekawe. Są fiksy na 1 i 2. Tu wejść? Oj nie. Ty, no cisza, spokój, totalnie nie wiem teraz, co tutaj porobić. No stare uroki, stary gier. Tam jeszcze jest guzik. I on jest niezaświecony w ogóle. A widzisz. Tutaj, jak się tu dostać? Cichaj. O. Tędy. O. Tędy może tutaj dostać. Proszę bardzo. Skrót odblokowany. Ciekawe. I żeby w dodatek zagrać, trzeba Gothic 2 mieć na Steam. Czyli normalnie działa, jak się go, jakby tak się chciało, powiedzmy, zainstalować zwykłego Gothica bez żadnych tam dodatkowych rzeczy, to po prostu zadziała wtedy, tak? Kluczyk srebrny. Near start. Nie działa, nie ma pogody. O, smutek. Właśnie widziałem, że odpalałeś teraz gotika. Się pojawiło powiadomienie. I mówię, że kurczę, walczy chłop jeszcze o tę pogodę, no. I nie działa nadal. O kurde, co to się porobiło? Co to się porobiło w tym gotyckim świecie? Serio, nie ma ratunku dla mnie.
No ty się taki byłeś w ogóle przybity, nie? Słychać było w głosie, że człowiek przybity jest. Zdesperowany, pogodę mu zabrali w grze i nie może grać. Swoją ulubioną grę teraz nie może grać, bo mu popsuli. Deszcz nie pada i nie da się grać. Srebrny kluczyk. Trzeba studnie kopać. Nie ma deszczu, nie ma wody. Ale teraz mam dylemat, jaką grę przechodzić po RDR 2. O, ale to zaraz, bo ty jeszcze nie zacząłeś RDR 2. To panie drogi, to wiesz, do tych rozmyślań to możemy wrócić za miesiąc, tak? Bo RDR 2 jest bardzo długą i dużą grą. To zanim ty przejdziesz RDR 2, to się zejdzie, jeżeli będziesz chciał tam pograć sobie tak jakoś więcej rzeczy porobić. Sam wątek główny jest na ładnych parę dziesiąt godzin. Także to nie poleci szybko. Tym bardziej, że to jest bardzo powolna gra. I'm still here, no. Mi się na disco żali biedny chłop, aż mi szkoda. Na disco? Disco Elysium? Żali biedny chłop? Niedługo będziemy sobie grać w tego Disco Elysium. Znaczy, no to jeden streamek będzie. Zobaczymy. Jeszcze nie kupiłem tego disco. Kurczę, muszę zdążyć z promocją. Bo później w pełnej cenie to pewnie nie kupię. O nie! Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Alien Isolation, RDR 1, Wiedźmin, Serce z Kamienia, Borderlands 2, Detroit, Ghost Runner, Mafia 1, Mafia 3, Control, Skyrim, Neo, Fallout New Vegas. Taki wybór mam, ale to co to jest? To wybór na ten miesiąc, czy jak? Bo jak to, czy tak ogólnie? No to srogi wybór, niezła paczka. Same dobre gry, tak? No, to nie wiem, gdzie ty jesteś, chłopie. Wiem, że piszesz mi od drzwi jak na początku, ale jak tam dotrzeć? To ja nie wiem. Oj. Nie znam tu mapy, żeby mi teraz wiedzieć, gdzie jest drzwi na starcie. Nie mam pojęcia. Nie, na grę po RDR 2. To zależnie jeszcze od klimatu, czy na przykład siądzie RDR 2, nie? Bo jak siądzie RDR 2, to co się... Kurde! To coś podobnego można by ewentualnie poszukać. Ja na przykład często tak mam, że coś mi siądzie, na przykład teraz w RPG gram, to gram w kilka RPGów naraz, ale to ja to tak mam porąbane. Ja nie mogę w jedną grę długo grać, więc to tylko u mnie tak działa. Teraz gram też w kilka RPGów właśnie naraz na zmianę. Nie wiem, gdzie tu były te wejścia, kurczę. Oj, w kółko się kręcimy. Tu było postrzelane. O, chyba to będzie te rejony, tak. Trochę na farcie, ale tak. Jest. Tam jest, o kurde, tam jest wyjście w ogóle. Ja nie mogę, platformówka na koniec, to niedobrze. Any ideas? No właśnie, nie bardzo. Trzeba tam poskakać stąd, tędy przejść dachem. O kurde. YOLO. O, masz, YOLO. I tyle z YOLA wyszło. Może tu się coś otwiera w ogóle. Nie bardzo.
Ewentualnie dojście mogłoby być tędy. Kolega ma niezły zapierdziel, tyle gier. No. Kiedyś miałem fazę na kupowanie gier i nakupowałem gier, ale przeszedłem może 5, a kupiłem 20. O, widzisz, to tego typu klimaty. Ja raczej mam ze Steamem mam tak, że jak kupuję coś, to raczej zawsze z zamiarem zagrania. Niewiele raczej mam na Steamie gier, które nie grałem. Tak samo mam z bibliotekami, tymi jak za darmo są rozdawane. Na Epiku na przykład dodaję tylko gry, które mnie interesują i które wiem, że mi się podobają i albo wiem, że będę chciał w nie zagrać, więc też nie rzucam wszystkiego zawsze, jak dają za darmo. Jak coś mi się nie podoba i wiem, że tego nie będę chciał, to po prostu tego nie dodaję do biblioteki. Więc troszkę to pomaga w organizacji, ale aczkolwiek no też tam ponad 500 tych gier na Steamie jest i tam w część też się nie grało, nie wszystkie. Niektóre czekają jeszcze w kolejce. Ale raczej tak hurtowo staram się nie bać, że dodaję ileś tam gier i leży to wszystko. Gdzie on poszedł? Tu jesteś. A ja typowy Polak i dodaję wszystko za darmo. No bo Buńczak, za darmo to jest dobra cena, no to jest wiadomo, nie? Jak jest za darmo, to jest moja ulubiona cena. To wtedy wiadomo, kusi dodać i dodaję. Aha, tu się... O, okej, dobra. Od gry GTA na Epiku mam prawie wszystkie odebrane. Jest, dobra. Ja sobie zrobiłem, słuchajcie, cięcie. Udało się przejść. Będę bardzo zrobiłem endgame'a. Bardzo, kurczę, niekulturalnie. Ham z Polski zakończył panu grę. Będzie endgame. I teraz tylko sprawdzę sobie jedną rzecz, żeby mapkę mieć zapamiętać. Żeby później wrócić do niej. Multiplayer online. I to jest ostatni dodatek The Machine. Chyba niedużo tych mapek tutaj jest. To pewnie będzie ta druga mapka była grana. To pewnie będzie Pain Drain następna, tak? A nie, to jest Hub. To jest Machine. To jest Hub. To, czy to nie to? To nie to. To tak to. Ewentualnie Sandy's Room, oto. Tak czy inaczej ostatni dodatek będzie ogrywany z tego. Tak, na razie zrobimy tak. Quit z kojeczka. Całkiem spoko sesja dzisiaj wyszła. Czy ktoś tam jeszcze ewentualnie streamkuje teraz? O tej późniejszej porze. Mam pewne podejrzenie, że ktoś może być. No, zobaczmy sobie. Kasztan gra jeszcze. A można wpaść na chwilę do Kasztana. Zobaczmy, co tam sobie. Kasztan gra. O ile trafi z linijką. Co to? Wormsy grają, o kurde. Pierwszy streamek w tym roku. No i teraz idź po linijkę. Idę po linijkę. Masz tylko... To dobrej nocki. To wpadniemy sobie do Kasztana jeszcze na chwilę. A ja, słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę. Za kujeczka dzisiaj. I widzimy się pewnie w poniedziałek, bo nie wiem, czy będzie streamek niedzielny. Pewnie będzie przerwka dzisiaj w niedzielę. I coś tam w poniedziałek się pojawi, jeszcze jakąś rozpiskę wrzucę. Także jak coś, to zapraszam do... Do Kasztana. Wpadniemy sobie tak na szybki rajd, na przywitanie i dziękuję za... uwagę. Dobrej nocki. Życzę i do następnego. Zdróweczka. Trzymajcie się. Rajdzik do Kasztana na koniec. Schowaj się tam w tej szparze. Co? Co się stało?
Co tu się stało? Co tu się stało? Dziękuję Martiwar za rajdzik, siemanko, siemanko Bundziak. Dobry wieczór, dzięki za followka. Hejka, hejka. Witam was serdecznie, od Martiwara. To siema rajd i